Czas w podcaście Żurnalisty odlicza Exclusive Time. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel. O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Tomasz Hajto. Dzień dobry. Dzień dobry. Urodziłeś się 16 października, to dzień, w którym poznamy wyniki wyborów w Polsce. Ty zawsze oddawałeś głos? Jak trzeba było, to oddawałem. No, w tym roku na pewno pójdę. A dzisiaj już wiesz, na kogo zagłosujesz? Czy powiem tak, to jest trochę skomplikowane. Mm-hmm. Z racji tego, że parę dobrych lat żyłem za granicą, obserwowałem politykę w Niemczech i trochę się interesowałem ją w Anglii, a teraz, dlatego że mieszkam w Polsce od 2007 roku, trochę patrzę na to, co się dzieje u nas i ze względu na nasze dzieci, wszystkich ludzi już w moim wieku. I poznałem polityków z jednej opcji, z drugiej, i z trzeciej, i z czwartej. To tak, jako młody Polak, mam jakieś tam swoje spojrzenie, że uważam, że z każdej partii, każda partia ma inteligentnych ludzi, bo mamy w Polsce. I jakby z tego coś połączył, z każdej i dla dobra Polski wszyscy powinni się dogadać. To mi się wydaje, że z tego coś by było. Czyli wiesz, czy jeszcze nie wiesz, na kogo zagłosujesz? Ja wiem. A w twojej rodzinie rozmawiało się o polityce? No, mój tata jest ukierunkowany kompletnie w jedną z opcji. więc często kończyło to się awanturą. No ale jak już wspomniałeś o tacie, to tata, po tacie masz ścisły umysł. A co masz po mamie? Mamie, mama jest moja profesorem muzyki. Mhm. Jest po balecie, po szkole języka francuskiego, żeby iść zagrać w piłkę. Musiałem 2 godziny odbębnić w ognisku muzycznym grę na fortepianie. Na początku robiłem to z przymusu, bo chciałem iść zagrać w piłkę, a potem, tak powiem, zaczęło mi sprawiać przyjemność. Do dzisiaj na święta ze słuchu zagram kolędy, zagram fugę i tokatę Demulbacha, żeby ci pomóż. To jest muzyka do filmu Był sobie człowiek. No, też gdzieś mnie to na pewno rozwinęło, tak. Do 14 roku życia, z tego co pamiętam, chodziłeś do szkoły muzycznej, tak? No, dokładnie, od 7 roku do 14. A ty widzisz w sobie dzisiaj dużo podobieństw do swoich rodziców? No bo jednak też, kiedy wchodzimy w jakiś tam określony wiek, to czym jesteśmy dalej, tym bardziej widzimy w nich wydaje sobie. Wydaje mi się, że wiadomo, że kiedyś ludzie troszeczkę inaczej byli wykształceni, ukształtowani. Widzę to po moim tacie. Tata mój się zna na wszystkim i umie zrobić z prądem, i umie pomalować, wymienić tapety, coś poprzykręcać, powykręcać, naprawić żelazko, kosiarkę, wszystko. No, dzisiaj troszeczkę tak młodzież jest wychowana z ograniczonym kierunkiem takim, co ma robić, czy się zna na tym konkretnie, czy nie. Dzisiaj jest duży problem, wydaje mi się, że jakbyśmy wielu dzieciom zabrali telefony, problem by mieli zrobić zakupy. No z zakupami to jeszcze mogliby sobie poradzić, ale masz rację, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jesteśmy bardziej ukierunkowani i tak wąsko to wszystko jest spolaryzowane. Dokładnie. I raczej widzimy mało. A jakimi byli ludźmi? Bo to mnie też zastanawiało. Czytałem twoją książkę, czytałem wszystkie wywiady, ale zastanawiało mnie, jacy ludzie cię wychowywali. Jakbyś miał już tak odłączyć tego, że to są twoi rodzice, to jacy oni byli jako ludzie? Znaczy przede wszystkim pochodzę z katolickiej rodziny. U nas w niedzielę msza o 11 w Makowie Poznańskim to był obowiązek. Nie stanie przed kościołem, tylko stanie w kościele dodatkowo. Wszyscy musieli wiedzieć, że w kościele na 11 byłeś. Dwa, uważam, że rodziców miałem niesamowicie dobrych. Nigdy nie mieliśmy samochodu. Mieliśmy na jedzenie. Tak, mieliśmy swój dom, tak, bo mieszkaliśmy z rodzicami moich rodziców jakby z osobnym wejściem w domu, ale no nie mieliśmy tak, żeby się przelewało. Tak? No były jedne jeansy, no bo były Adidasy,
tata kupił piłkę, jak trzeba było. No tak, ale to nie było tak, że były w czasy wyjazdy. No tak, na te obozy harcerskie tak naprawdę. Jeździliśmy tak, no to byłem na obozie harcerskim. W Chorwacji. W Chorwacji nad rzeką Osijek. Poznałem historię Tito, chodziliśmy po górach, zwiedziliśmy rzekę Neretwę, było niesamowicie, tak? No ale to dlatego, że wieczorem robiłem legitymację harcerską. Była jakaś dotacja, pojechałem na Węgry, nad Balaton, bo tata pracował w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego Makowianka, co podlegało pod Cepelię. Robili ręcznie haftowane obrusy, dużo mebli z drzewa ręcznie robionych. No i gdzieś tam była jakaś dotacja, więc pojechałem nad ten Balaton, ale tak naprawdę no jeździliśmy na narty. W wieku 4,5 lat jeszcze na takim sznurku zjechałem z tatą pierwszy raz z Kasprowego. No to jechało się czy tam do Zawoi, to jest najdłuższa wieś w Polsce, na narty Jelczem jeszcze starym, z nartami powkładanymi w te siatki tam z tatą. I nie było z tym problemu, że się stało półtorej godziny w autobusie, że na nogach trzeba było, że trzeba było dojechać do Zakopanego pociągiem, wysiąść na dworcu i na nogach dojść do Kuźnic i z Kuźnic na nogach wyjść do Goryczkowej, żeby dojść do wyciągu, bo nie było nas stać na to, żeby jechać tą kolejką do góry. Stać nas było na, dokładnie na to, żeby jeździć na tym wyciągu, który idzie ze szczytu w dół. To się brało normalnie, plecak, buty i szło się tam parę dobrych kilometrów po tym śniegu pod górę, żeby móc sobie pojeździć. A jak oni wychowywali? Jaki to był dom? Bo te rzeczy sportowe, dookoła sportowe udało mi się znaleźć. A to mnie zastanawiało, czy to był taki dom, gdzie było pełno zasad, że nie mogłeś wychodzić. Tata niesamowicie mi kibicował, no ale to były takie czasy, że mama pracowała, tata pracował, żeby połączyć koniec z końcem. No i był czas kartek. Tak, ale to był czas kartek, to był czas problemów w sklepach z kupieniem czegokolwiek. Kartki na mięso, na cukier, na paliwo. No to mama mnie zawoziła, albo tata, do mojej babci Jadzi, która już nie żyje, która od najmłodszych lat mnie wołała, która uczyła mnie czytać. Pływać też. Pływać, łapać ryby, no wszystkiego mnie uczyła. Miała psa, pamiętam, Atosa, plus moja chrzestna, która tam mieszkała. No i brat jeszcze mojego taty, wujek Staszek, który zmarł parę lat temu. Był fenomenalnie czas spędzony w Suchej Beskidzkiej. Tam miałem swoich kolegów, tam był duży ogród. No tam się umiało robić dokładnie u babci wszystko i tam nauczyłem się czytać. Tam właśnie przeczytałem tą lekturę Chata wuja Toma. To był obowiązek, żebym poszedł grać w piłkę, że mam się nauczyć czytać. Czytałem na głos. No ale to też mnie nauczyło od tych małych lat jakichś obowiązków, bo babcia nigdy nie krzyczała, lub babci, czy musiałeś wiedzieć, że trzeba to zrobić. Okej, to też był bardzo ciekawe. A babcia, a dziadek też był, czy dziadka dziadka już nie było? Dziadka nie było. W ogóle dziadek, tata mojego taty, chodził w ochronie, o ile się nie mylę i dobrze pamiętam, bo babcia pokazywała, chyba w ochronie Piłsudskiego w Warszawie, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, tata mi to się opytał. Muszę taty zapytać, bo dawno nie pytałem. A byłem bardzo malutki, babcia zdjęcia pokazywała. Prawie miał 2 metry wzrostu. A, to widzisz. A rodzice są wysocy? No tata ma też 1,90 m. Okej, okay. Bo tata też miał kuzynkę w Wiedniu. Dokładnie, i wujka, który grał w piłkę. No właśnie, i to też sobie byłem tego bardzo, bardzo ciekawy. A ten wyjazdy na, jeżeli chodzi o te obozy harcerskie, to było jedyne miejsce, gdzie wyjeżdżałeś tak na wakacje, szukając czegoś? Byłem tylko 2 razy. No wiem, no dlatego... Nigdy nie byłem nigdzie gdzie indziej, bo nie było ani obozów piłkarskich, ani niczego, tylko udało mi się gdzieś tam wepchnąć mi tata z mamą, bo za to nie trzeba było płacić. No tak, tak, do dzień wcześniej. Gdzie miałem pojechać? No, dlatego też mnie to właśnie zastanawiało, bo to były bardzo, bardzo trudne czasy, które bardzo mocno kształtowały charakter. Jeżeli jednak człowiek się przebijał, to przebijało się też. Pomyśl sobie jedną rzecz, jechałeś autobusem na Chorwację. Wiesz, ile to jest godzin? No wiem, bardzo dużo. Puszczała cię mama jako 14-latka albo 13-latka. Nie było telefonu. Myśmy spali w namiotach. Wskakiwaliśmy do rzeki Neretwa, która jest niesamowicie czysta, ale niesamowicie głęboka, niesamowicie szybka, która jest między, która płynie między skałami. I myśmy tam jechali naprawdę, naprawdę trzeba było być odważnym jako rodzic, żeby puścić dziecko na 2 tygodnie i nie martwić się tym, czemuś coś się stanie. Nie jak dzisiaj, wsiadaj szybko do auta po treningu, bo cię zaraz zawieje. Nie było tak. Tam musiałeś się kształtować, bo tam jechałeś z rówieśnikami.
No tak, no. To też to była szkoła życia tak naprawdę. No tak. Ale do 14 roku życia, jak już powiedzieliśmy, uczęszczałeś do szkoły muzycznej. Miałeś do tego predyspozycję? Znaczy, nie wiem, no, trzeba było, to się nauczyłem. No wiesz, jak kiedyś było, znaczy nie wiem, czy wiesz, jak kiedyś było. Kiedyś jak trzeba było się czegoś nauczyć, to się nauczyłeś. No, no dobrze, ale przychodziło to, ci to z łatwością, jak porównasz sobie do grania w piłkę i patrzysz na muzykę. Sam zresztą mówisz, że nie miałeś wielkiego talentu, ale bardzo ciężko pracowałeś. No to jak porównasz sobie, zestawiasz to ze szkołą muzyczną, jak było? Było podobnie? Ja nauczyłem się, ale nie byłem jakiś utalentowany. Nauczyłem się, bo musiałem. Mm-hmm. A pamiętasz taki w ogóle pierwszy moment, to też mnie zastanawia, jakbyś miał zamknąć oczy i przypomnieć sobie pierwszy moment, kiedy poszedłeś w swoim życiu grać w piłkę, tak świadomie, że go pamiętasz. Pamiętasz coś takiego? Znaczy powiem ci tak, od najmłodszych lat piłkę się kopało w Makowie Podhalańskim wszędzie. W zimie się jeździło na nartach i w lecie się grało w piłkę, chodziło się na ryby albo chodziło się nad rzekę. U nas płynie wtedy jeszcze piękna rzeka górska Skawa. No to od najmłodszych lat się chodziło. Tam nie, miałeś, nie było pieniędzy, żeby pojechać gdzieś na basen dalej. To nie było pieniędzy, żebyś pojechał na wczasy. Czy była rzeka, która płynęła, prawdziwa rzeka. Chodziło się boso po kamieniach. Miejscami miała nawet 2,5 metra, 3 metry głębokości. Nie tylko nauczyłeś się pływać. Znaczy pływać to mnie tak nauczyli, że nie chciałem wejść do wody, bo się bałem. No to tata z wujkiem, czyli ze swoim bratem, wzięli mnie, złapali za ręce, za nogi, wrzucili do wody i mówią płyń. No i musiałem tak się ruszać, żeby się nie utopić. No i tak się nauczyłem pływać. Wypłynąłem do góry, on mówi, no widzisz, umiesz. To jest całkiem praktyczna taka metoda. No albo się nauczysz, albo się nie nauczysz. A dużo masz wspomnień z dzieciństwa? Nie, no mnóstwo. No. Wszystkich kolegów, których poznałem, mam do dzisiaj kontakt. Jeden mieszka w Ameryce. Wiesz, tak życie się potoczyło. Mhm. Jeden przyjeżdżał też do babci, do Suchej Beskidzkiej, a znowu był z całkiem innego regionu Polski. Mega, żeśmy się kumplowali, też mamy do dzisiaj kontakt. Więc mam wielu z kolegami ze szkoły, ale ogólnie lepszy kontakt mam z tymi, co są ode mnie starsi, o 2, o 3, o 4 lata. No bo ja w wieku 15 lat już z nimi chciałem grać i rywalizować w piłkę. No to grałem ze starszymi, bo uważałem, że ci młodsi z mojego rocznika, już nie mam takiej rywalizacji, więc zawsze chodziłem grać ze starszymi. A łatwo było cię wychować? Czy wiesz, w tamtych czasach no bardzo łatwo. Moja mama też była nauczycielką w szkole, więc ja byłem pod taką kontrolą, że jak ja na dzień Wagarowicza uciekłem, to mówię mamie, że uciekli wszyscy, to już nie było ważne, bo najważniejsze było, że ja uciekłem, ona jest nauczycielką, przyniosłem jej wstyd. Ja mówię, mama, ale uciekła cała klasa. Co miałem zostać w klasie? Mama mówi tak. Mamo, nie przesadzaj. No dobrze, a silnie się buntowałeś? Jednak środowisko piłkarskie, mimo tych czasów, tego wszystkiego, jednak też raz, były subkultury. Raz tak, można powiedzieć, zamanifestowałem mocno w domu. Tylko wiesz, no kiedyś był ogromny szacunek do swojego taty. Kiedyś do taty się nie przyszło i nie powiedziało, tak jak dzisiaj się młodzież niejednokrotnie odnosi. Czy też ja słyszę takie historie, że idzie dziecko do taty i mówi, no jeszcze raz na mnie krzykniesz, mówi, to na ciebie zgłoszę. Bo dochodzi nawet do takich abstrakcyjnych sytuacji. Ja byłem wychowany ze strony taty twardą ręką. Trzeba było, to mnie rozpuszczał, ale jak trzeba było, dostałem w dupę. Uważam, że wyszło mi to kompletnie na dobre. Że wiedziałem wtedy, czego nie można i wiedziałem przede wszystkim, gdzie jest granica odezwania się do własnego taty. Wiedziałem, że tej granicy jako dziecko nie mogę przekroczyć. I jeżeli ta granica była przekroczona, no był taki strzał w dupę, że konkret. No i się klęknęło nawet z bólu. Ale uważam, że niczym mi to nie przeszkodziło, żeby dojść do celu i żeby chcieć. A czego nie można było w twoim domu w takim wypadku? Za co była kara? Że no przede wszystkim no, kończyłeś szkołę. Mama była w pracy, tata w pracy. Mama jeszcze oprócz szkoły dorabiała w ognisku muzycznym, więc niejednokrotnie przychodziła o 19, o 20 mega zmęczona. Wpadałem po szkole. Do domu brało się kromkę chleba, smarowało smalcem, rzucało ogórka kiszonego pokrojonego na 3 kawałki. Brało się do ręki drugą kanapkę, robiło się podwójną sznitę. Już się biegło na boisko asfaltowe, bo tylko takie było. Bo na główną płytę, w której grał Haniak Makupotrański, dzieciom nie wolno było wchodzić. I waliło się na tym boisku asfaltowym do 20. No ale czasami ten czas uciekł i przyszła mama wcześniej do domu niż ja. No i wtedy było, uczyłeś się, czytałeś, zrobiłeś lekcję, nie wysprzątałeś mi nawet kuchni, no to wtedy mogło być groźnie. A pamiętasz pierwszy alkohol w swoim życiu? No, 17 lat miałem. 17 lat, znaczy 3 miesiące do 18. To chyba był wrzesień. Moi koledzy mnie w Makowie wzięli, ci starsi właśnie. Był Tydzień Kultury Beskidzkiej. Chyba i oni wzięli, dawaj, co tam się byś przejmował, już masz 18 lat w tym roku.
Nie, nikt ci nie będzie nic mówił. No i kupili, jak dziś pamiętam, jabłcoki takie, jak ja to nazywam, mózgoczepy. Mm-hmm. Takie najtańsze wina, jakie były takie duże. Podgrzali je na kaloryferze w domu kultury, żeby jeszcze szybciej dawały. I wypiłem takie dwie szklanki. Człowieku, mnie tak ścięło. Ja wszedłem do domu, to ja mi jeździło mi wszystko. Od góry po wszystko. I no oczywiście nie wytrzymał mój organizm. Poszedłem do toalety. No i się zwymiotowałem, nie? Mm-hmm. Zaczął mnie tata szukać, mówi, że coś ze mną nie tak, no bo uciekałem przed nimi, no bo się dałem konfrontacji, bo nie umiem prosto iść. No i wtedy, jak pamiętam pierwszy raz, przyszedł tata i mówi, a co ty? Ja mówię, nic, już się zatrułem. No i wtedy dostałem w papę z otwartej ręki, wpadłem na łóżko i spałem 12 godzin. Czyli to wtedy był to ostatni raz, po 60. Dokładnie, dokładnie. A byłeś dobrym bratem? Mega. Rozpuszczałem mojego brata, z 11 lat do mnie młodszy. I to tak naprawdę, naprawdę rozpuszczałeś, tak jak patrzysz sobie na to dzisiaj, czy w tamtym okresie on jednak mógł na to patrzeć zupełnie inaczej? Nie, no bo rozpuszczałem go kompletnie. Przyjeżdżał do mnie regularnie do Niemiec, wtedy grałem już w Niemczech, grałem w reprezentacji. Przede wszystkim, co chciał mu, zawsze pomagałem i uważam, że tak jak jestem wychowany, rodzeństwo jest takie, że jakby dzisiaj zadzwonił, mnie poprosił o pomoc, to szukam samolotu i do niego lecę. Mm-hmm. Nie musimy nawet tak często ze sobą rozmawiać. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Różnicie się ze sobą bardzo? Znaczy bardzo pod tym względem. Brat też chciał grać w piłkę, próbował, ale mu gdzieś nie do końca wyszło, ale wydaje mi się, że niesamowicie dobrze biznesowo się spełnił. Mieszka w Derby, tam na koniec grałem, tam też osiągnąłem, tam został w pracy, tam sobie kupił dom. Ożenił się z Mirzetą Bośniaczką, ma dwie córki, Sofię i Erinę. Ja mówię w ogóle biegle po serbsku, więc z całą tą rodziną Mirzety mam niesamowicie też dobry kontakt. A jak tak patrzysz na swoje życie i na tego małego chłopca, którym byłeś i o którym rozmawiamy, to brałbyś w ciemno takie życie, jakie dzisiaj prowadzisz? Gdyby ktoś ci je zaoferował, kiedy miałeś 10 lat? No mogłem też skończyć jak moi koledzy w Makowie Podhalańskim po sklepem nocnym, żebrając na to, żeby mieć złotówkę na piwo. No, co pamiętaj, zawsze to powtarzam, że życie to jest trochę takie coś jak w piłce. Jest lepiej, jest gorzej, masz sukces, 2 lata wszystko wygrywasz, potem idzie trochę gorzej. No, musisz się do tego jakby doporządkować, musisz do tego się ustosunkować, umiesz też się wpasować trochę w inny czas. Jeżeli umiesz to zrobić, każdy, co próbuje coś zrobić, popełnia błędy. No, jest to, że tak. Doświadczenie masz wtedy, jeżeli... Skąd się bierze doświadczenie piłkarza? Z porażek, nie ze zwycięstw. Przede wszystkim z porażek. Jak przegrasz coś, co miałeś wygrane, to wtedy grając następny mecz, a grałem na przykład jakiś taki mecz, że prowadziłem do przerwy 3-0, a przegrałem 4-3. To jak grasz takie spotkanie, no to wtedy też jak się zastanowisz, wygrywając w następnym meczu 3-0 do przerwy, to mówisz, panowie, uwaga, bo ja grałem taki mecz i przegrałem 4-3. Nie zlekceważmy takiej sytuacji, bo to idzie w dwie strony. Także popełniłem błędy jak każdy. Umiem się do tych błędów na pewno przyznać. Miałem taki etap w życiu, że tak ciężko mi to przychodziło, ale wydaje się, że tak dojrzałem dzisiaj i że jestem w stanie powiedzieć, że zrobiłem błąd, ale też jestem w stanie bronić swoich racji na argumenty, nie rzucać po prostu słów dlatego, żeby było śmiesznie, tylko naprawdę na szczere, prawdziwe argumenty, przemyśleć w ogóle całą moją odpowiedź. No, troszeczkę też tak przeformatowałem raz moje życie, raz moje trochę spojrzenie na całe życie. No też z roku na rok jestem bardziej dojrzały. Czas najwyższy. A kto pierwszy powiedział ci, że zrobisz karierę? Brat mojej mamy. Stanisław Klimala, notabene się nazywa tak samo jak brat mojego taty. No to zaczyna być ciekawe. I przyszedł mojego tatę poprosić, żebym grał w Halniaku Maków Podhalańskim. Mój tata jest ze Suchej, więc tam jest zespół Babia Góra Sucha Beskidzka. Tata zawsze chciał, żebym grał tam, a mieszkał w Makowie. Wujek chciał, żebym grał w Halniaku. No jakoś w końcu mama uprosiła tatę. Pamiętam ten pierwszy mecz. Ja nie, chyba całą noc nie spałem. Jak wiedziałem, że już będę mógł oficjalnie mieć kartę i będę mógł zagrać. Że nie tylko na asfalcie, że będę mógł chodzić na treningi.
Pamiętam, jak dziś to była niesamowita satysfakcja. Prawie się popłakałem. A ile miałeś lat? 15. Ja późno zacząłem grać. Kiedyś mi trener powiedział, że to było widać, że ja późno zacząłem grać i trenować. A miałeś w swoim życiu szczęście do ludzi? I tak, i nie. A to rozwiń i tak, i nie, bo jestem ciekawy. Jakbyśmy mieli tak przejść już od tego, powiedzmy, hutnika, jak popatrzysz na swoje życie. No, w swoim życiu spotykasz na ludzi normalnych, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj, ale spotykasz też ludzi, którzy nie za dobrze ci życzyli, albo nie byli do końca szczerzy, którzy nie za dobrze ci podpowiadali. To wiesz, można powiedzieć, życia człowiek, który decyduje sam z małego miasta, z nie za, za bardzo zamożnej rodziny, który zaczyna zarabiać duże pieniądze, wcale nie jest łatwe dysponowanie tym życiem, uczenie się innej kultury, uczenie się języka, tak jak ja wyjechałem do Niemiec dosyć szybko, to tak wszystko na ciebie spada, ci powiem dosyć poważnie, no jak ja o takich rzeczach dzisiaj opowiadam, że wiesz, jak ja wjeżdżałem z Górnika Zabrze do Duisburga, dali mi faceta w klubie, który we wszystkim mi pomagał. No to ja już byłem w ogóle w szoku, nie? Nigdzie nie musiałem jechać sam, wszędzie jechał on, miałem ze sobą tłumacza. A w Polsce wjeżdżałem z Zabrza, to w samym Zabrze były dwa bankomaty. Wiesz, no, pensję brałeś gotówką z kasy. No to wiesz. To była zupełnie inna rzeczywistość jednak. Dzisiaj Polska i Niemcy to jest dużo bardziej zbliżony świat, nie, niż wtedy to była przepaść. Dzisiaj co chodzi o drogi, o stacje benzynowe, jak znajomi z Niemiec dzisiaj przyjeżdżają do nas, to mówimy, że tu jest Las Vegas. A tam są te stacje, te same, które ja wyjeżdżałem, wtedy co wyjeżdżałem do nich. No i też bardzo szybko zacząłeś żyć jako taki dorosły człowiek, no bo ślub, dzieci. Ty potrafiłeś od razu odnaleźć się w też takim życiu i łączyć to z karierą? Też powiem ci, to wszystko nie jest łatwe. No. W tamtych czasach trochę do tego się wszystkiego inaczej podchodziło, tak? To te wszystkie decyzje, jakie podejmujesz w tamtych czasach, gdzie te media, takie rzeczy nie były tak rozwinięte, o tym było więcej było ciszy, więcej było spokoju. A może i nawet w tamtym czasie było więcej kibiców na trybunach, bo o tym do dzisiaj nikt nie mówi, że były brzydsze stadiony, ale na Murawie było więcej jakości, na trybunach miałeś dużo więcej kibiców, moim zdaniem, niż dzisiaj. Ale te decyzje, można powiedzieć, jeszcze takiego dzieciaka, nie? No tak, no zdecydowanie dzieciaka. 20-letniego chłopaka, który zaczyna grać w piłkę, który był po debiucie w reprezentacji, gdzie niestabilne były te kluby, nie płaciły tak regularnie, no to takie życie było troszeczkę na wariackich papierach. Musiałeś umieć sobie radę dawać w tej sytuacji, bo ja wyjechałem w wieku 17 lat do Krakowa. Pamiętam, dostałem taką kawalerkę z klubu. Pierwsze mieszkałem z jednym kolegą. Kiedyś w ogóle Hutnik Kraków miał 7 sekcji w ekstraklasie. Była piłka ręczna mężczyzn, to była siatkówka mężczyzn, siatkówka kobiet, koszykówka mężczyzn, koszykówka kobiet, piłka nożna, tam były jeszcze żużel i atletyka. Tam było chyba 7-8 sekcji. I wszystkie na wysokim poziomie. Więc raz mieszkałem z siatkarzem, potem mieszkałem z piłkarzem ręcznym. Potem w końcu po jakimś tam czasie dostałem chyba pół roku dostałem swoją kawalerkę, którą wywalczyłem. Pamiętam pierwszy obóz dochodzeniowy, jaki mieliśmy, to jedliśmy w hucie imienia Lenina. To jedliśmy na stołówce z pracownikami, bo ona była na początku sponsorem. No bo to też były bardzo, bardzo biedne czasy. Te stypendium, gdzie potem zabrali stypendium lekkoatletom i podwyższono piłkarzom, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Dlatego też to mnie zastanawiało, kiedy tak naprawdę dość odważnie pukasz w dorosłe życie, to dorosłe życie możecie zacząć przerastać. No bo to jest zupełnie normalne dzisiaj, dziecko tak naprawdę, 20-letnie dziecko. Być po ślubie, no to mogłoby się trochę przerazić. A ty wchodziłeś w to z taką pełną świadomością, czy to raczej było też tak, że... Znaczy wiesz, w tym czasie szedłem na fali, nie zastanawiałem się. Szedłem, uważałem, że to jest słuszne. Powiem tak, mam fantastyczną dwójkę dzieci. Mateusz urodził się w Nowej Hucie, w szpitalu na osiedlu na Skarpie. Jednym z najsłynniejszych. Córa urodziła się w Rüttenbach an der Pegnitz koło Nurembergi. Jestem z dwójki dumny. Syn się spełnił biznesowo, mieszka w Anglii. Mówi perfekt po niemiecku biznes i perfekt biznes po angielsku.
ma swoje życie, co bardzo szanuję. Córa ma 18 lat, jest w szkole taneczno-teatralnej, z czego też jestem niesamowicie dumny jako tata. Wiadomo, że córa jest na miejscu, więc częstszy kontakt jakby mam z córą i niesamowitą rodzicielską chemię czuję, czuję do córki potrzebę nawet codziennie z nią rozmawiać, chociaż przez chwilę. No bo też te, między nimi jest spora różnica wieku, ale nawet jeżeli chodzi o ciebie, że one się urodziły w dwóch zupełnie innych etapach twojego życia. Syn się rodził, kiedy ta kariera się rodziła, a córka rodziła się w momencie, kiedy tak naprawdę kariera już zmierzała ku końcowi. No teraz byłeś, to przesadziłeś. No wiesz, miałeś 33 lata, więc już można powiedzieć, że gdzieś tam bardziej było bliżej końca niż bliżej początku. Tak jak no sobie, sobie to zestawisz. Byłeś różnym ojcem dla nich? Znaczy wiesz co, no, każdy etap życia dojrzewasz jako facet. W ogóle, ja powiem tak, każdy piłkarz, który wchodzi na jakiś poziom, czyli na poziom niesamowicie wysokiego profesjonalizmu. No, to nie jest ani jeden, że dzisiaj jest wyższy, kiedyś był niższy. No, tam od lat iluś w Niemczech jest ten poziom cały czas na mega wysokim poziomie, na top w świecie, na top 5 w świecie, nieważne czy na 1, 2, 3, 4 czy 5. Ale co chodzi o podejście profesjonalizmu w Niemczech na niesamowicie wysokim poziomie, jeżeli grasz do tego w reprezentacji, twój klub gra w pucharach, no sorry, ciebie w domu nie ma. To nie jest takie wychowywanie dzieci, że ty wychowujesz dzieci, bo ty masz sobota mecz, środa mecz, niedziela mecz, środa mecz, sobota mecz, wtorek mecz, plus do tego wyjazdy, reprezentacja, puchar krajowy. Wiesz, to robi się około 50-60 spotkań w skali roku. Jeżeli odetniesz te, nie liczysz wakacji, w których masz wolne 10 dni, czy tam 14 dni, plus w grudniu grasz ostatnią kolejkę Pucharu Niemiec 22 grudnia, po czym jedziesz do Polski na Wigilię, a 1 stycznia masz już pierwszy trening. Czyli nawet tego Sylwestra za bardzo nie wyjdziesz i nie pobalujesz, bo trzeba wracać, no to praktycznie grasz co 3 dni. Dzień wcześniej wyjeżdżasz na każde zgrupowanie. Na wyjazdy tak samo, wracasz nad ranem, musisz być gotowy, przebrany, ubrany w to, co wszyscy i tak ma być, bo tak jest rozpisane i napisane. Wszelkie się porządku. Przez 8 lat w Niemczech nigdy się nie spóźniłem na trening. Dlatego ja byłem przekonany, że to są zupełnie dwa inne ojcostwa. Po roku bycia w Duisburgu, trener mnie dał do rady drużyny i we wszystkich klubach byłem w radzie drużyny w tych czwórce. Rada drużyny to nie jest tak jak w Polsce, mówię, a tam rada drużyny. Tam rada drużyny jest bardzo ważna, bo łącznie z tym, że jesteś z radą w radzie drużyny, to jesteś albo pierwszym, albo drugim, albo trzecim, albo czwartym kapitanem w tej drużynie. Więc to jest takie bardzo poważna funkcja, poważnie traktowana w Niemczech. Ale poważnie też traktowałeś funkcję ojca. Mnie zastanawia, tak zupełnie prywatnie, jak miałem oddzielić ciebie jako piłkarza, jakbyś spojrzał na siebie i popatrzył sobie w lustro, to byłeś dobrym ojcem? Byłeś fajnym tatą? Rozpuszczałem kompletnie mojego syna. A teraz rozpuszczam kompletnie moją córkę. Nie wiem, kto powie, czy to jest dobre, czy złe, ale czasami chcę im dać więcej albo tak dużo, czego ja nie miałem w tamtych czasach. Nie tylko miłości, uczucia, ale też czasami rzeczy materialnych. Nie do końca jedni mówią, że to jest dobre, inni mówią, że to jest źle, ale mi się wydaje, że mam tak inteligentną córkę, że ona akurat to niesamowicie szanuje. A utrzymanie związku, relacji, ogólnie tego całego ciepła domowego, to jest do zrobienia, czy jednak tak naprawdę, bo ty też powiedziałeś o tym gdzieś w jakimś wywiadzie, że ciężko jest utrzymać dom, ogólnie jako dom, jako całą rodzinę, grając tak w piłkę, że to ucieka, że to przenika między palcami. Przenika między palcami, no bo wiesz, są takie momenty, że przyjeżdżasz do domu, jesteś tak zmęczony, że kładziesz się spać, a niejednokrotnie syn do mnie przyszedł, który miał 5, 6, 7 lat i tata, zagramy w piłkę, ty przychodzisz po meczu, mecze się grało o 15:30 w sobotę, ty przychodzisz po meczu o 20:21 przed blokiem, on chce jeszcze godzinę grać, a szedłem z nim grać, a ty ledwie nogami ruszasz, co dziecku odmówisz? No nie odmówisz. Ale to ucieka, no praktycznie się żyje koło siebie, no, jeżeli grasz co 3 dni, plus wyjazdy, plus ja nie biorę pod uwagę dwóch obozów w roku po 2 tygodnie, no to trzeba powiedzieć, że to jest takie trochę
życie na zakładkę. O. Mm-hmm. No tak, no bo tak też mi się to wydawało. Przyjadą, jesteś zmęczony, drugi dzień po meczu jest największy kryzys. No to najczęściej ściągałem rodzinę, ściągałem mamę, moją chrzestną do Niemiec. Mm-hmm. Tam siedzieli u mnie, żeby no po prostu w tym czasie, żeby ktoś u nas był, żeby ktoś do Mateusza przyjechał, potem przyszła Wiktoria. No, tak. Ogólnie na pewno nie jest to łatwe. Mm-hmm. Jeżeli naprawdę chcesz się sfiksować na piłkę, to jest to takie życie koło siebie. Mm-hmm. A mocno zmieniałeś się, jak spojrzysz sobie na przestrzeni lat, bo też byłeś gościem, który dorastał, tego co mówisz, w bardzo religijnym domu, gdzie były dość mocno określone zasady tego, jak ma mniej więcej wyglądać twoje życie, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mama kładła nacisk na to, że szkoła musi, musi być. Jak spojrzysz sobie na takiego gościa, który się dorastał i w pewnym momencie też dochodzą pieniądze, wyjeżdżasz z tego górnika, pojawia się pierwsza kasa. Też powiedziałeś o tym, że z walki o utrzymanie nagle walczysz o mistrzostwo i przygrywasz mistrzostwo w ostatniej kolejce. No to jest jednak duży rollercoaster emocjonalny. To wszystko wpływało na ciebie i zaczynało cię zmieniać tak szybko, że mogłeś nie poznawać siebie? Nie, no miałem taki okres w życiu. Kiedy zrobiliśmy awans do Mistrzostw Świata w 2002 roku i ten 2001 rok, że właśnie po tym spadku przejście do Schalke i w ogóle mądra decyzja, że wybrałem ten klub. Mhm. Wygranie Pucharu Niemiec, wicemistrzostwo Niemiec, jak oni to nazwali, Meister der Herzen, mistrz tych serc i stracenie mistrzostwa nie w ostatniej kolejce, tylko w 97 minucie. Emocje, że się cieszysz, potem emocje, że tego nie masz, potem płacz, a w sumie na koniec się cieszysz, bo i tak zrobiłeś ogromny sukces, no to wszystko miało ma niesamowity wpływ na ciebie emocjonalny. Przede wszystkim w piłce za granicą, w pracy musisz być brutalny, musisz być konsekwentny, musisz być niesamowicie skoncentrowany. Tam każdy czeka na moment, żeby cię po prostu odstawić, żebyś nie grał. No, wiesz, no zdarzały się naprawdę takie sytuacje. Każdy piłkarz miał tam płacone tak zwane Auflauf Premie, czyli tak zwane te wyjściówki w skali roku. Cały rok zbierałeś te wyjściówki, czyli było na przykład obliczone, że w ciągu roku musisz zagrać 30 meczów w pierwszym składzie. I wyobraź sobie, że są 3 kolejki do końca, na przykład 8, którzy są na treningu. Brakuje im 2 meczów albo 3, żeby dostać to 100% tych wyjściówek. No bo widełki były porobione 25 do 30, albo 30 w górę to miałeś 100%, 25 do 30 80%, 20 do 25 60%, 15 do 40, no i tam w dół. I teraz sobie wyobraź, było 3, którym brakowało 2 mecze, żeby mieć 100%, 3, którym brakowało, żeby mieć 80%, kolejnym 2, żeby mieć 40%, No mówimy o takich kwotach, że w takich wyjściówkach na przykład to 20% więcej było dla ciebie, dajmy na to 200 tysięcy euro. Mm-hmm. Wiesz, co się działo na treningu? No wyobrażam sobie, co tam wióry leciały na treningu. To były sytuacje, jeżeli nos był złamany, zęby wybite, niejednokrotnie zszywane golenie. Na boisku było agresywnie, w szatni się piło kawę, jadło razem śniadanie, nie było problemu przy stole. Oddzielało się jakby szatnie od pracy na murawie. A uważasz, że piłka nożna i pieniądze związane z nią zmieniają w większości ludzi na gorsze czy na lepsze? Pff, to ciężko powiedzieć. Daj no się... grałeś w wielu szatniach, tak jakbyś miał spojrzeć na to... Zależy kto jaki na to wpływ ma. Jeżeli szybko się oswoisz z pieniędzmi, ale każdy ma taki etap, że mu troszkę soda odwali. Nie czuć tego. Jak nie masz znajomych, którzy ci to powiedzą z najbliższego otoczenia, to tego nie będziesz wiedział. Zawsze starałem się być niesamowicie dobry dla ludzi, którzy dla mnie dobrzy byli. Ogólnie tak mają górale. Czyli górale mają tak, że albo większość górali, że jak im dasz serducho, oni ci 3 serducha oddają. Jak pójdziesz na nich z kosą, wyciągną siekierę. To jest taki organizm. Czasami taka prosta konstrukcja, ale tak niejednokrotnie na to reagujesz, więc wydaje mi się, że życie młodego chłopaka wchodzącego w tak dorosłe życie z takimi pieniędzmi jest na pewno niebezpieczne. A pamiętasz swojego znajomego albo taki pierwszy alarm, który dostałeś od kogoś, że uważaj?
bo coś się w twoim życiu zmienia, właśnie atakuje cię woda sodowa, widać, że odlatujesz. Znaczy, powiem ci, że ja to pierwsze tak sam się zorientowałem po Mistrzostwach Świata w Korei w 2002 roku, kiedy po kłótni, jaką mieliśmy przed mistrzostwami, po braku wyniku po mistrzostwach, gdzie awansowaliśmy jako pierwszy zespół z Europy do Mistrzostw Świata, popatrzyłem pierwszy raz znowu na siebie, czyli zrobiłem trzy kroki do tyłu i tak mówię: Tomek, jesteś chłopak z gór, który zawsze był normalny, ciężko pracował, nigdy nie będziesz Ronaldo, nigdy nie będziesz Zidane ani innymi piłkarzami. Weź, zrób trzy kroki w tył i zacznij znowu od tego, czego zaczynałeś swój pierwszy trening, czyli od zaangażowania serducha, ciężkiej pracy, i znowu wrócisz na swoje tory. I dokładnie tak zrobiłem. Ogólnie podejście moje do pracy i do piłki ukształtowała piłka niemiecka, ale też bardzo duży wpływ na to miał trener Lorenz, trener Piechniczek, trener Łach, trener Hubert Kostka, trener Apostel. To są trenerzy, którzy też mnie ukształtowali, co chodzi o pracę. Trochę inaczej wtedy w Polsce się trenowało, ale byłem dumny, wyjeżdżając do Niemiec, że byłem przygotowany fizycznie na tą rywalizację. A najczęściej z tym sobie żeśmy rady nie dawali. Pamiętam, jak dziś w Duisburgu mi trener powiedział tak. Kupowali mnie ogólnie na pozycję defensywnego pomocnika, czyli na tą pozycję numer 6. I on wtedy podszedł do mnie i mówi tak: nie wiem jeszcze na którą pozycję, ale cię kupimy. Mówi, bo jesteś dobry. No więc taka trochę dziwna sytuacja, ale było mi miło. Powiedziałeś, że w blasku reflektorów jest wielu przyjaciół. Kiedy światła kariery gasną, przyjaciół również nie widać. A jest ktoś, kto z tobą był od samego początku i jest dzisiaj? Tak, mam przyjaciół, z którymi przyjaźnię się 30 lat. Po tym, jak już wyjechałem z mojego kochanego miasteczka Makowa Podhrańskiego, z którym mam i w Makowie 3-4, z którym mam do dzisiaj kontakt. Często się spotykamy w piłkę i gramy jeszcze na Orliku razem. Ale też mam takich przyjaciół, których, z którymi się już przyjaźnię 25, 28, 30 lat. Oni są zawsze gdzieś do mnie, ale wielu sytuacji, w której byłem w jakimś kryzysie, czy coś mi się stało, wielu się z tego wypisało. No i jak to bywa z tymi przyjaciółmi, jak ja to mówię, papierowymi, to jak u mnie jest lepiej, to oni wracają, ale już niekoniecznie od nich odbieram. A kim są twoi przyjaciele, jakbyś miał ich tak określić? Albo mają jakieś cechy, które ich łączą? To są jacyś określeni ludzie? Nie wiem, no wiesz, przyjaźnię się z Piotrkiem Świerczewskim. 19 roku, 20 roku życia, jesteśmy ten sam rocznik. Razem byliśmy w pokoju na reprezentacji. Przyjaźnię się z Tomkiem Kłosem, no to jak z Tomkiem Kłosem, to jest jego rodziną. Przeżyłem z Tomkiem Kłosem jego rozwód. Znam bardzo dobrze aktualną żonę, byłem u niego na ślubie. Przyjaźnię się z Piotrkiem Świerczewskim, kiedy poznawał Litkę, swoją żonę, kiedy zaczynał grać w piłkę w ogóle w GKS-ie Katowice jeszcze, kiedy przed Sandecji. Nie wiem, wtedy w tym samym czasie poznałem Mateusza Borka, z którym można powiedzieć, we trójkę lataliśmy cały czas. Tomka Iwana, który z nami latał, który grał w Holandii, jak ja grałem w Duisburgu. Często żeśmy się spotykali, jeździłem do niego do Holandii. Kiedy grał w Feyenoordzie, z Feyenoordu przechodził do Eindhoven. Z tego grona piłkarskiego, no mieliśmy dobry kontakt cały czas i też z Jackiem Bąkiem. Wiesz, potem kończysz karierę, każdy wraca gdzieś w swoje strony. Ten kontakt gdzieś się tam urywa, ale ogólnie jak się spotykamy, to widać u nas tą więź i sympatię. My nie musimy nic mówić. No, ja się spotkam z Kłosem, ze Świerczewskim, czy z Iwanem, tak się witamy, to my nic, czy z Jackiem Bąkiem. Z Jackiem Bąkiem to w ogóle tak samo skaczemy, idąc do siebie, jak żeśmy kiedyś skakali, witając się. Wygląda to trochę głupio, to taka dziecinada, ale tak żeśmy się kiedyś witali na reprezentacji i w naszych oczach jest tysiąc słów, my nie musimy nic mówić. My w oczach widzimy, cośmy razem przeżyli. A Mateusz Borek to nadal twój przyjaciel? Bo to też było tak, że medialnie dookoła tego było bardzo dużo zamieszania. Czy ja powiem tak. Nie da się tam 25-letniej przyjaźni czy 28-letniej przyjaźni wrzucić do kosza na śmieci.
Była taka sytuacja, że na początku, jak Mateusz zaczynał w dziennikarstwie, kończył studia, na pewno potrzebował nas. Potem była taka sytuacja, że potrzebowaliśmy może go bardziej my z Piotkiem, no ale to po to jest przyjaźń. Potem gdzieś ktoś coś niedopowiedział, ktoś coś powiedział, jak to bywa. Ktoś dorzucił 5 groszy, ktoś 12, ktoś 17. Doszło do takiej sytuacji, że słowo poszło na słowo, a że każdy ambitny, no nie rozmawiamy ze sobą 3 lata gdzieś, dokładnie gdzieś tak, bo 3 lata temu zerwałem Achillesa. Nie rozmawiamy ze sobą z 3 lata i na ostatnim meczu reprezentacji przed meczem żeśmy się pierwszy raz przywitali ze sobą, w sensie podali sobie rękę. A za takimi przyjaciółmi tęsknisz? No bo jednak, jak mówisz o takim okresie czasu, też byliście raczej ze sobą blisko. No mega, no ale Mateusz też miał jakiś ciężki okres za sobą. Mi się wydaje, że zaufał ludziom, którym nie do końca powinien zaufać, a poznał ich po drodze. I wydaje mi się, że dobił do tego momentu, że też się kapnął. Ja mu nigdy źle nie życzyłem, nawet jeżeli z nim nie rozmawiałem. Nigdy publicznie na niego nic nie powiedziałem, nie wypowiadałem się, nigdy bym nie zdradził naszych tajemnic, a przeżyliśmy ze sobą naprawdę bardzo dużo, ale zawsze jakby zadzwonił, to wsiadłbym nawet do 5 rano, pojechałbym mu pomóc. I to jest wartość prawdziwej przyjaźni. Zresztą Mateusz chyba też nigdy nie powiedział o tobie niczego złego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale coś tam bęknął w towarzystwie, które oczywiście szybko to do mnie doniosło, zupełnie niepotrzebnie. Ja to jestem taki, że z niektórymi nie mam kontaktu, ale na pewno, tak jak mówię, mam kilku przyjaciół. Mam takiego przyjaciela jeszcze Pawła z Warszawy. Niesamowicie lubię Sławka Peszkę z nowej, z tej młodszej generacji, Kamila Grosickiego, Artura Sobiecha. Na pewno jakby do mnie zrobili call, bo nieważne o której godzinie. To są ludzie, dla których wsiadłbym w auto i bym pojechał im pomóc, czy poleciałbym samolotem, jeżeli potrzebny. Zresztą niejednokrotnie i oni mi to udowodnili i ja im. A to nie znaczy, że z kimś masz iść codziennie śniadanko, pić kawkę, mówić, że jest no super, nie, no, no, bo to nie buduje relacji i tego, czy komuś na tobie zależy, tak? W żadnym wypadku to się przekonają w moim życiu już. To na pewno nie. Pamiętasz swojego pierwszego wroga? Takiego, powiedzmy, w mediach, który zaczął cię atakować. Słuchaj, wiesz jak to jest. Niektórzy piszą coś tylko dlatego... kiedyś mega się zezłościłem na właśnie Mateusza i Romka Kołtonia. Na Mateusza Borka. Miałem tą taką śmieszną aferę z tymi papierosami tam w Niemczech. To jest w ogóle chyba... To jest chyba największa beka w życiu, jaką mam. No ale powiedziałeś, że od tego tak naprawdę zaczęło ci się wszystko walić. Dokładnie. A to jest tak kuriozalna sytuacja, że mi też się śmieca. Z perspektywy czasu, jak ja patrzę, to ja mówię, to jest niemożliwe, żebym ja taką karę zapłacił przez prawo, jakie jest w Niemczech, za to, że komuś dałem prezent, nie? No bo na koniec to już było wiadomo. Ja zostałem tylko ukarany o to, za 40 kartonów odkupiłem nielegalnych papierosów po to, żeby komuś dać w prezencie. Ja zostałem za to karę, za to jest kara, że rzekomo ja wiedziałem, że one są z jakby nielegalnego źródła, ale w ogóle jakie historie potem powstały, że ja w ogóle w tym biznesie byłem. To jest najśmieszniejsza historia w moim życiu, ale od tego czasu fakt, zaczęło się wiele rzeczy walić i w życiu prywatnym, i w sportowym. Naprawdę. A co się zaczęło walić? No wszystko. Wiesz, to idzie, to jest... Jak popełnisz ten błąd, to idzie jak domino. No i to na pewno, to powiem ci, uderzyło we mnie niesamowicie mocno. Potem jak domino, co roku coś się stawało, co zupełnie mi było niepotrzebne do niczego. Nie byłem w stanie tego zatrzymać. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Ale to jest... A ty taki gość jak ty. Twardy, hardy góral. Reaguje na takie rzeczy w jaki sposób? Płaczesz? Szukasz pomocy? Nie potrafisz prosić o pomoc? Nie, duszę to w sobie. Nie, duszę to w sobie. Ja nie okażę tego na zewnątrz. Szczerze powiem... była jedna historia w życiu, która, powiem szczerze, no...
miałem ciężko się pod tym. Myślę, że nawet jak słuchałem ostatnio wypowiedź Mameda Halidowa, którego też serdecznie pozdrawiam, którego znam, o jego depresji. Nie wiem, czy to nie był etap w życiu, takie dwa etapy w życiu miałem. Nie wiem, czy nie byłem w depresji to dużo. A w którym momencie? Raz w 2003-2004 ze względów kompletnie prywatnych. Nie będę tego tematu rozciągał, ale myślę, że wtedy byłem w poważnej depresji z perspektywy czasu, jak to widzę, ale jakoś sobie z tym poradziłem. Kompletnie uciekając trochę w alkohol. I w 2007 roku przy najnieszczęśliwszym zdarzeniu w moim życiu, czyli przy wypadku, nie? To jest takie przeżycie, że ścięło mnie kompletnie, nie? I to jest kompletnie nie do opisania, co czuje młody człowiek w danej sytuacji, nie? Więc ogromny smutek i klęska wewnętrzna, jaką wtedy masz. No po tym po prostu, chyba najdłużej się dźwigałem ze wszystkich rzeczy. I też uciekałeś w alkohol, z tego co mogłem przeczytać w twojej książce. No i to bardzo mocno. To jacy ludzie wtedy, w takich momentach, muszą być w twoim otoczeniu, żeby móc cię trochę chociaż podnieść? Albo na ile dajesz się podnieść innym ludziom? Co, nie wiem. Ja to mam taki charakter po moim tacie, że starałem z tego wszystkiego się dźwignąć sam. Jeżeli o tym nie chciałem myśleć, szedłem w alkohol i szedłem spać. Jeżeli mi się to przypominało, znowu szedłem w alkohol. Uwierz mi, musisz mieć niesamowicie mocny charakter, żeby z tego podnieść, żeby podnieść w ogóle głowę i zacząć. Najbardziej mnie motywowały, wydaje mi się, moje dzieci, Mateusz i Wiktoria. To była ta dwójka, dla której stwierdziłem, warto żyć, warto chcieć, bo naprawdę masz dla kogo. I dla tej dwójki całe życie walczyłem. Ta dwójka mnie motywowała. Zarówno pierwszy był syn Mateusz, z którym jeździłem też w wolnym czasie i na treningi, i grałem w piłkę z nim codziennie. Miał niesamowity potencjał, zdecydował się na biznes, w którym się spełnił też niesamowicie. Uważam, że w Ekstraklasie dzisiaj by grał spokojnie. W tej Ekstraklasie. No i później córa, która mi dała wiele radości, wiele miłości. Z którą przeżyłem jej dojrzewanie w ostatnim czasie. Jej pierwszego chłopaka. Wszystko to przeżyłem od A do Z, wiesz, ale już jako dojrzały facet. Też to jest ogromne przeżycie dla każdego rodzica. Uważam, że poświęcałem jej bardzo dużo czasu. Już napomknąłeś na temat tych trudnych rzeczy. To po wypadku konsultowałeś się z psychologiem? Bo to są rzeczy, które naprawdę są bardzo trudne do wyciśnięcia tego. Też to wybaczenie tej rodziny, te wszystkie rzeczy. Nawet jak opisywałeś to w książce, to bardzo bolało, jak się to czytało. Wiesz, przede wszystkim, jak potem jesteś obrzucony, gdzie ja zostałem skazany wyrokiem prawomocnym za to. Wyrokiem prawomocnym w Łodzi. Wiesz, te domysły, wymyślanie innych ludzi, nie wiedząc, że tak naprawdę jeszcze bardziej, można powiedzieć, mnie ranią i dobijają, ale też dobijają moje dzieci, które w tym czasie żyły w Łodzi i chodziły w Łodzi do szkoły. Za to przede wszystkim, za te swoje właśnie błędy, tak publicznie chciałbym moje dzieci przeprosić, że niejednokrotnie musiały znosić piosenki, czy też obelgi od innych. No bo tak naprawdę te obelgi powinny być kierowane do mnie, a nie do moich dzieci. A wiem, bo mi się przyznały, że niejednokrotnie te obelgi były kierowane do nich. Co ma dziecko jedno czy drugie wspólnego z tym, co zrobił tata. Nie? A jednak jako osoba publiczna, no musisz się z tym liczyć. Dlatego dzisiaj uważam, że zupełnie inaczej bym pokierował moją karierą i inaczej bym, kompletnie inaczej bym się zachowywał, żeby te moje dzieci w tych, dajmy na to, dwóch sytuacjach nie musiały tego usłyszeć, co usłyszały. A też w twoim życiu i w życiu twojej żony pojawiło się poronienie, o którym powiedziałeś publicznie. To też było coś takiego, co mogło cię trochę przybić? Znaczy, wiesz, jak to jest. To są kompletnie sprawy prywatne, na które kompletnie nie chcę
wchodzić, szczególnie, że jestem w kompletnie innym etapie teraz, etapie życia. W kompletnie innym etapie życia i ciężko mi się do tej sytuacji kompletnie odnosić, gdyż no to są sytuacje, które też hartują ci ducha, tak? Idąc do trenera i prosząc go o to, żeby mi dał wolne, bo żona będzie miała w tym czasie operację, on powiedział, że mnie nie zwolni, bo ktoś musi zarabiać na rodzinę. To hartuje ducha. To hartuje ducha. Ale dość brutalnie hartuje. No ale taka jest piłka w Niemczech. A dzisiaj, wiesz, jak ja widzę, jak się ta piłka zmieniła, że rodzi się dziecko i są piłkarze zwalniani, dostają 2 dni wolnego, nawet 3, jedź sobie, przywitaj się, bo to ktoś uważa, że przez to będzie go bardziej lubił, tego trenera, i przez to wróci i będzie lepiej grał. No ale to uważasz, że kiedy było lepiej? Ja uważam, że był porządek w Niemczech. Jechałeś do Niemiec, akceptowałeś ich kulturę, akceptowałeś ich treningi, zarabiałeś u nich pieniądze, uczyłeś się języka. Dzisiaj to poszło w takim kierunku, że nam mało kto mówi po niemiecku z tych zagranicy, co grają, bo trenerzy muszą się porozumiewać po angielsku. No, dla mnie to jest niezrozumiałe, że przyjeżdża piłkarz z zagranicy do Polski, zarabia 50, 100, 150, 200 czy 250 tysięcy złotych, bo są i tacy z zagranicy, albo nawet 300, i on nie umie języka polskiego, jest tu 3 lata. Dla mnie to jest niewyobrażalne. No jest to dość mocno złożone, ale wydaje mi się też, że dzisiaj piłkarze dużo krócej grają w klubach. Bo jakbyś mieli tak zestawić... Nie, no ale są tacy piłkarze, wiesz, chodzi o jedną rzecz. Są tacy piłkarze, którzy są za słabi na to, żeby grać w swoim kraju. Tak jak na przykład Iwo, który poszedł do Rakowa. Był za słaby, żeby grać w Hiszpanii w najwyższej lidze. Wziął go Raków, wypromował. Tak, podaję przykład. No i na przykład ja bym chciał, żeby on mówił w języku polskim, bo u nas kraju zarabia. No byłoby miło. No i... A znowu jest za słaby, żeby pojechać do jakiejś top ligi w Europie. Dlatego został w Rakowie. No jak wiadomo, to jest tak samo z Portugalczykami, z Brazylijczykami, z Argentyńczykami. Do nas przyjeżdżają ci, którzy w danych krajach są, w swoich krajach sobie nie radzą. No nic dziwnego, no bo tak naprawdę polska liga jest taką ligą pocieszenia, ligą do bardzo dobrą do wypromowania, bo jest bardzo dobra. Pięknie pokazana, fajnie, piękne stadiony, niekoniecznie wszystkie pełne, już duże pieniądze. Z praw telewizyjnych jesteśmy 12. najlepiej opłaconą ligą w Europie. A z pozycji siły w Europie jesteśmy chyba na 31. miejscu. A chyba tam był jakiś awans na 20 któreś, ale nie pamiętam. 29. był przez moment, no te prawdopodobnie teraz po tych wynikach będziemy na 28. Nadal słabo. Nadal słabo, ale na pewno... potencjał 34, prawie 40 milionów ludzi, no bardzo słabo. A przegrywamy z Albanią, która ma 3 miliony ludzi. To akurat mam nadzieję, że tylko i wyłącznie wypadek przy pracy, ale albo słabszy wypadek, ten wypadek przy pracy to był ostatnio też w Mołdawii, która jest jeszcze mniejszym krajem. Ale tak, to ja patrzę na to, i tam nie ma, i tam nie ma żadnego, wiesz, to już te przypadki są dwa, to chyba za dużo. Nie, to ja patrzę na ten cały okres akurat jako wypadek przy pracy, a nie na pojedyncze spotkania. No dobra, ale zaczęliśmy ten temat, do tego wątku aż poszliśmy od tych wrogów, bo zastanawiało mnie, czy po prostu był ktoś taki, którego zapamiętałeś, ale powiedziałeś wtedy o Mateuszu i o Romanie Kołtoniu. A masz wrogów takich, którzy mają prawo być twoimi wrogami? Tak uważasz na przykład o tym? O niektórych ludziach? Nie wiem, wiesz co, powiem ci. Ja jestem wychowany w rodzinie, tak jak podkreśliłem, rodzinie katolickiej, głęboko wierzącej. Po drugie, jestem człowiekiem, nie jestem żadną maszyną. Mi się wydaje, że nawet największy mój wróg, a na pewno takich mam, to ja wiem o tym. Jakby mu się działa tragedia, to na pewno nie życzyłbym mu tragedii. Na pewno nie życzyłbym mu tragedii. Mogę wejść z nim w polemikę, mogę być na niego zły, mogę wylać na niego pomyje, bo jeżeli on tak robi, to dlaczego ten miecz ma nie działać w dwie strony? Ale jeżeli się działa naprawdę tragedia, to jestem w stanie, może nie do końca mu to wybaczyć, ale mu pomóż. A kto ci zrobił największą krzywdę w mediach, twoim zdaniem? Nie, powiem ci, tak się nad tym nie zastanawiałem. Wiesz, ale na przykład co było największym kłamstwem? No, ogólnie największym kłamstwem zrobienie hejtu na mnie o wypadek. Nie? I kiedy ja poruszyłem korupcję w polskiej piłce, zostałem zaatakowany o wypadek. I to było turbo słabe. To było turbo słabe.
To mnie niesamowicie zabolało. To nie było obiektywne przede wszystkim w stosunku do mojej córki, która chodzi do szkoły, która miała niesamowite nieprzyjemności od niektórych dzieci w szkole. Z tego względu. To było chamskie i kompletnie bez klasy. Jak realnie zaczął się twój konflikt z Krzysztofem Stanowskim? Tak zupełnie serio. Jakbyś miał przypomnieć sobie, co się wydarzyło pierwszy raz. On kompletnie nie jest z mojej bajki. No co to znaczy, że nie jest z twojej bajki? On nie jest z mojej bajki, ani z charakteru, ani z niczego mi się nie podoba. Nie jest obiektywny, jest osadzony w swoim otoczeniu. Atakuje tylko tych ludzi, którzy atakują, lubi tylko Barcelonę. Lubi sam siebie, jest zakochany w sobie. Dwa, jak ja coś powiedziałem, albo ktoś coś powiedział na Michniewicza, no to wiadomo, on jest chrzestnym jego dziecka, to on go zaczął bronić, niedokładnie, słusznie. On nie jest do końca obiektywny, bo swoich ludzi, z którymi pracuje, broni w sytuacjach, których nie powinien bronić. A atakuje tych, którzy coś powiedzą szczerze o innych. Ale ogólnie ten podcast. Ale ogólnie, może chodzi o emocje. Ja wiem, tylko wiesz co, ten podcast jest za poważny, żebym rozmawiał na jego temat w tym podcaście. No ale wiesz, bo gdyby ktoś atakował Mateusza Borka, załóżmy, nie rozmawiacie ze sobą od 3 lat, też by jestem przekonany, że mimo wszystko byś go bronił, bo jesteś po prostu jego przyjacielem. To są takie rzeczy. Naturalnie, żebym go bronił. Powiem tak, temu Stanowskiemu naprawdę się działa krzywda, żeby był chory albo coś. Jestem w stanie mu pojechać i pomóc, jakby potrzebował. Ale ta cała jego grupa ludzi to nie jest moja bajka. To nie są ludzie z moim charakterem. To nie są ludzie, z którymi chciałbym przebywać często i spędzać czas. Kompletnie nie. To są ludzie dla mnie odseparowani, którzy niech żyją sobie swoim życiem, ale nie dotykają mojego życia i ja z tym nie mam żadnego problemu. Powtarzam jedno, gdybym miał problemy zdrowotne, coś by mu się stało, jestem człowiekiem naprawdę z zasadami, z dobrym sercem. Jeżeli mógłbym mu pomóc, to bym mu pomógł. Ale ogólnie chciałbym, żeby se żył swoim życiem. Ja swoim, jesteśmy już na tyle dorośli. Naprawdę nie chce mi się kopać już więcej w tym bagnie. Ale od teraz mam taki charakter, że jak mnie zaatakował, idę w drugą stronę w tym samym dniu ciosem, a mam już dzisiaj takie argumenty i możliwości. Okej. Okay. Nie pytam o ludzi konkretnie, ale są ludzie, których powinieneś prosić o wybaczenie? Wiesz, to ciężko powiedzieć tak, czy są ludzie, powinieneś prosić o wybaczenie. No, zależy do której sytuacji. Nie? Wydaje mi się, że nikomu poza wypadkiem moim nie zrobiłem takiej krzywdy, żebym musiał prosić o wybaczenie. Ale są ludzie, których powinieneś przeprosić? Może takie słowo będzie lepsze? Ale przeprosić to i ty musisz kogoś. No jasne, że każdy. No ale każdy, no to wiesz, no to wiadomo, że są ludzie, gdzie się źle zachowałem, mogłem się zachować trochę lepiej albo nie do końca tak. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A co ci nie wyszło biznesowo? Słuchaj, ja wiem biznesowo. Był taki etap w życiu, że trochę zwariowałem. Nie wiem, miałem 5 samochodów w Niemczech. To pamiętam. A jeździ się jednym. Latałem po ciuchy do Milanu, zamawiałem ciuchy na zamówienie. No był taki etap, że po prostu no, ten chłopak z Makowa trochę zwariował i szedłem troszeczkę za szeroko. Spodobało mi się trochę życie w wolnym czasie, w tym raz na rok, czy 2 razy w roku, w te wakacje i w grudniu, że lubiłem przyjść i się trochę zresetować. No, nie do końca może to reset był potrzebny, ale nie do końca musiałem sobie myślać takie biznesy, co ja sobie wymyślałem. A jakie wymyślałeś sobie biznesy? Nawet mnie nie pytaj. No nie, no jestem bardzo ciekawy. Wszystkiego. Wynajem maszyn do budowy. Jak budynek tynkujesz, rozstawiasz te rusztowania. Rusztowania, no to i rusztowania do wynajmu. Akurat to był dzisiaj, to jest dobry biznes. No tak. To był akurat fatalny. Nie, no ogólnie takie wymyślałem rzeczy. Akcji dużo kupiłem w Niemczech, które chyba wylosowałem sobie sam palcem. Po prostu jak zobaczyłem po roku, co się z tymi akcjami dzieje. To je sprzedawałem, a straciłem tego 50%. Za aferę z fajkami zapłaciłem chyba ze 160 tysięcy euro kary. Za podatek kościelny. Tam też było dobrze. Podatek kościelny chyba ze 160 tysięcy marek. Więc ja tak sobie lubiłem popłacić te kary. Przecież te zarobki takie jeszcze nie były. Plus lubiłem dobrze pożyć. No wiesz,
jeżeli ty musisz liczyć jedne rzeczy, no, jeżeli chcesz żyć na jakimś poziomie w Niemczech naprawdę takim, że chcesz mieć dom, basen, 3-4 fajne samochody, na weekend sportowe, codziennie do pracy jakąś limuzynę, plus twoja żona, wziąć dzieci do prywatnej szkół, zawieźć, mieć prywatne ubezpieczenie, tak zwany Krankenstagesgeld, jak cię przejmuje ZUS, ten niemiecki, żebyś też miał dopłatę do tej pensji, bo więcej zarabiasz, plus ubezpieczenie, które płacisz za złoką, to uwierz mi, że koszta takiego życia dzisiaj się robią na poziomie 20 do 30 tysięcy euro. Plus pomoc rodzinie, jakaś inwestycja, kupienie działki w Polsce, wybudowanie domu, to się robią poważne pieniądze. Bardzo poważne pieniądze. Jak oceniasz swoje bycie menadżerem piłkarskim? Znaczy nie wiem, robiłem to przez 2 lata. Mhm. Powiem tak, są jeszcze menadżerowie w Polsce, niektórzy z zasadami. Mhm. No, na pewno Mariusz Piekarski jest taki, gdzie się mega darzymy z szacunkiem. Nie jest łapczywy, jak trzeba zawsze się podzieli. Jest szczery, bo też ci powie szczerze, czy chce tego, czy nie. Mhm. Co chodzi o menadżerkę, taki sam jest gdzieś, wydaje mi się, w stosunku do mnie, mówię, Marek Citko. Mhm. No ale to by było chyba Jak patrzysz na tyle w tym świecie. No, dla mnie to jest chore, no wiesz, jechanie do rodziców, bo chcesz podpisać z chłopakiem, który ma 16 lat, o którym nie wiesz, czy będzie piłkarzem dobrym, czy nie. Jechanie do rodziców, danie rodzicom 50 tysięcy i jemu 50 tysięcy, czy kupienie jemu czegoś ekstra, iPhone'a, czegoś i danie mu pieniędzy, żeby z nim podpisać umowę, dla mnie to jest psucie rynku. A nie może być tak, no albo menadżer ma zarabiać za to, że kieruje swoim piłkarzem, albo menadżer musi pierwsze przekupić rodziców i dziecko, żeby z tobą podpisało. To jest w ogóle dla mnie jakieś chore. Ja stwierdziłem, że ja nie będę nikomu płacił. Wolę się z tego wycofać. A jak patrzysz na Cezarego Kucharskiego, jeszcze ten konflikt z Robertem Lewandowskim? Uważasz, że Cezary może mieć więcej racji, niż się wszystkim wydaje? Znaczy nie wiem, co komu się wydaje, bo sądy żeśmy nie robili. Kto za kim stoi? No raczej większość, raczej cała media za Robertem. Tak było. Mhm. A teraz? Odwraca się trochę przez wywiad? No a teraz? Wiesz, to wszystko w Polsce, w piłce to jest wszystko tak. Jak grasz, jaki masz wpływ, tak ludzie to oceniają. Czekajmy, jakbyś teraz zrobił sondę, czy ta sonda byłaby taka sama, przy troszkę słabszej koniunkturze. Mm-hmm. No ja widziałem, bo akurat Cezary Kucharski bardzo mocno się uaktywnił po tym wywiadzie na Twitterze. Dobra, ma prawo jak każdy inny. Mało aktywni się i Robert i Czarek. Słuchaj, ja powiem tak, od rozstrzygania jest sąd. Mm-hmm. Sąd zadecyduje. Mam kontakt z Czarkiem od lat, jest mojego rocznika. Graliśmy w reprezentacji U21. Graliśmy też w pierwszej reprezentacji, byliśmy razem na Mistrzostwach Świata. Przeciwko sobie też graliście. Przeciwko też w Pucharach w Legii. Ja grałem wtedy w Niemczech i niech czas pokaże, kto miał rację. Wiem na pewno, że kiedy oglądałem Roberta jeszcze w Zniczu, a potem pierwszy sezon w Dortmundzie, kiedy rywalizował, bo był rezerwowym i strzelił w pierwszym sezonie 9 bramek, nie dałbym palca sobie obciąć za to, że on zrobi taką karierę. Naprawdę. Czarek Kucharski pierwsze kroki Roberta poprowadził perfekcyjnie. Lech Poznań, Borussia Dortmund i pójście do Bayernu. Pójście do Bayernu zrobiła z Roberta gwiazdę światowego formatu. Zrobił to Czarek Kucharski. I oddzielam sympatię. Oddzielam znajomości, oddzielam wszystko. Czysto sportowo. To jest jeden z 4 największych klubów na świecie. Bayern Monachium. Robert trafił do Bayernu, pobił tam wszystkie rekordy. Przeszedł do historii. Był regularny jak Rolex. Był regularny jak turbilon, taki mechanizm jest w zegarkach, wiesz o tym? Wiem. To jest tak zwany mechanizm wieczny. To zegarek, który nakręca się przez ruch kuli ziemskiej. Robert Lewandowski w Bayernie był jak ten turbilon. Tego nie ma co ukrywać. Każdy Polak był dumny, że on tam gra. Było pytanie, czy strzeli dzisiaj 1, 2 czy 3? Czy też w 9 minut 5? No, pobił wszystkie rekordy. I uważam, że pokierowanie przez menadżera Czarka Kucharskiego Roberta do Bayernu było stuprocentowym trafieniem. Po pierwsze, ukształtowało Roberta jeszcze bardziej, bo przyszedł Guardiola.
wyszkolił go jeszcze bardziej jako napastnika, spasował się do tej drużyny, plus zarobił ogromne pieniądze, bo Bayern w stanie jest te pieniądze płacić. A to zawdzięcza Czarkowi Kucharskiemu. Jak, co by teraz nie mieli? O, nie wiem dokładnie, o co się kłócą, ale to zawdzięcza Czarkowi Kucharskiemu i Czarkowi Kucharskiemu tego nikt nie zabierze. A ty jako bycie trenerem, bo ty powiedziałeś coś takiego, że wszyscy dookoła mówili, że nie będę trenerem, rzucali mi kłody pod nogi. No tak, no wiesz, jak ty jako były piłkarz, nie wiem, który jesteś w klubie wybitnego reprezentanta, który zrobiłeś dwa awansy, który na Mistrzostwa Świata awansowałeś po 16 latach do Korei i Japonii, po czym zrobiłem drugi awans do Niemiec jako kapitan. Ja idę na papiery trenerskie, prezes Jagiellonii chce mnie zatrudnić, oni mówią, że ja nie mogę. Tak, a czemu nie mogę? Bo ktoś mówi, że ja nie mogę, ale dlaczego ja nie mogę? Co ja jestem? Wszyscy inni mogą, a ja nie mogę, tak? Ja ilu byłych piłkarzy, synów, byłych trenerów poszło na kursy trenerskie, ominęli większość przepisów, regulaminów, a zostali na UEFA Pro przyjęci, już byli trenerami w kilku klubach. Wiesz, to jest w polskiej piłce niekiedy hipokryzja, te układy ze starych czasów są dalej odczuwalne. Nie. Dzisiaj w polskiej piłce nie ma korupcji, jest płatna protekcja. To jest naprawdę tragedia. To jest zmora polskiej piłki. Dzisiaj w polskiej piłce, jak nie masz znajomości, nie załatwisz nic. Żeby w sensie rzucić kogoś, no to chyba, że już masz syna, który jest naprawdę dobry. Ale jak masz dzieciaka, który fajnie rokuje, a nikt go nie zna, to musisz po znajomości gdzieś załatwić, żeby ktoś ci go w ogóle na testy wziął. Jak nie masz tych znajomości albo kolegę, który kogoś zna, nic nie załatwisz. No i uwierz mi. A już nie mówię, jak są powoływani U15, U16, U17, U18, U19, może U19 już nie, ale te pierwsze roczniki to jest dla mnie, byłem na paru meczach tych chłopaków w U15, to z 3-4 to ja w ogóle nie wiem, co tam robiło. Ale to znaczy, że są powoływani przez to, że są protekcjonowani przez kogoś innego? Ja ci tylko powiedziałem, sportowo byłem na to spojrzeć, stwierdziłem, że tutaj jestem przy tej trójce pewny, że oni w piłkę nigdy nie będą grali. A jednak w tej reprezentacji ten jeden mecz U15 zagrali. Więc no to naprawdę, to tak mówię w perspektywie ostatnich lat, jak to oglądam. Nie mówię, że to teraz się w ostatnim czasie zderzyło, ale byłem na paru takich meczach, to powiem szczerze, że to było ciężko przyjąć. Kiedyś w Sportowych Faktach była ankieta, w której 62% ludzi odpowiedziała, że lubi ciebie jako komentatora. To jak już jesteśmy przy procentach, ile jest procent prawd w wszystkich legendach o tobie? Wszystko jest prawdą, jak mówi mój przyjaciel, tylko nikt nie zna szczegółów. A mówi mój to przyjaciel Tomek Sentowski, notabene go niesamowicie pozdrawiam. Jest artystą, malarzem. Malować może każdy. Artystą jest jeden na milion, zawsze mu to powtarzam. Maluje Tomek surrealizm, lubię spędzać z nim czas. Można powiedzieć, tak niesamowicie mnie odchamia z tego towarzystwa piłkarskiego, bo ma inną kulturę, inne spojrzenie, jest niesamowicie inteligentny, jest po Akademii Sztuk Pięknych. No to będę nawet namalowałem z nim raz jeden obraz u niego. Artysta. W galerii. Nawet ten obraz mi wyszedł, Olej na płótnie. Pomógł mi oczywiście na koniec, żeby to złapało prawdziwe życie, bo on to umie zrobić. Niesamowicie umie budować płótno, grę kolorów i on zawsze tak powtarzał. Nie? Ktoś go zapytał, gdzieś żeśmy razem wychodzili. Tomek, też ma Tomasz na imię. Tomasz Sentowski się nazywa. Jest częstochowy. Tomasz, powiedz mi, to wszystko, co o tobie mówią, to prawda? On mówi, tak, to prawda, tylko nikt nie zna szczegółów. No bo słuchaj. Powiedziałem ci wcześniej, że mam 4-5 przyjaciół, z którymi spędzałem czas wolny. Tak? Do dzisiaj się spotykamy. I tylko oni ze mną gdzieś byli. Może ich było jeszcze dwóch gdzieś po drodze. No to skąd ta legenda powstała? Bo ja coś opowiedziałem. A czy to jest tak, że zazwyczaj ludzie ze strzępek to... Ale ja opowiedziałem coś, do tego ktoś coś dodał, no tak, dokleił. Tak. A żeby było śmieszne, na przykład pod wpływem alkoholu i nie tylko, to ktoś na imprezie to usłyszał, dodał jeszcze bardziej, ktoś jeszcze podkolorował i z tego wyszło nie wiadomo co. A tak naprawdę, co mówię, pytaj u źródła. Dlatego nie chcę za bardzo wchodzić też w tematy kasyna, bo to już jest tam potwornie zmęczony temat, jeżeli chodzi o ciebie, ale dla upewnienia.
przegrałeś 20 milionów złotych? Bo tutaj mi się trochę to kłóciło, bo powiedziałeś, że zarobiłeś 7 milionów euro, ale brutto. No. To ile mniej więcej przegrałeś tak naprawdę w tym kasynie? No ja wiem. 6-7 milionów złotych przez 15 lat. A pamiętasz pierwszy moment, w którym pomyślałeś, że to poszło za daleko i ciężko będzie wrócić? Nie miałem takiej sytuacji. Ty, no przecież zastanów się logicznie. No, ja grałem w piłkę, ja musiałem przyjść wyspany. Ja codziennie trenowałem, niejednokrotnie dwa razy dziennie, niejednokrotnie trzy razy dziennie. Piłka nożna to nie są tylko spacery i mecze sobotnie. To kiedy ja miałem grać? Albo chodzić. No jak skończyłem sobie grać w piłkę, to miałem takie dwa lata, że sobie trochę czasami częściej pochodziłem, ale to przecież to nie było tak, że ja nie wiem, że ja codziennie... Ale ja nie mówię nawet o tym, że codziennie. Bardziej mi chodzi o to, lubiłem, że... Ja lubiłem adrenalinę, stać mi na to było, chodziłem za swoje, to sobie szedłem raz na pół roku i lubiłem grubo zagrać. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Ale pamiętasz, kiedy pierwsze wspomnienie, kiedy pomyślałeś sobie, że nie stać mi już na to? Nie no, to ale takiej granicy nigdy nie przekroczyłem, żeby powiedzieć, raz tak przesadziłem. Raz może tak przesadziłem w Warszawie, poniosłem je emocje. Poniosłem je w emocje dosyć poważnie. To był 2002, trzeci rok, jakoś po tym czasie. Poszaleliśmy trochę, tak, z paroma kolegami. To ogólnie tak było, nas kilku, których chodziło. Znaczy, którzy lubiliśmy sobie wyjść. Zagraliśmy jakiś mecz reprezentacji, potem się okazało, że mam 3 dni w klubie wolnego. No i poszalałem w Mariocie wtedy na VIP-ie u góry, pamiętam. W dobę, nie wiem, z moimi pieniędzmi przegrałem z 500 000 złotych. I jak się wtedy wraca do... Proszę? Jak się wtedy wraca do domu? Chętnym do odrobienia, do wygrywania meczów. Zmotywowanym. No dobra, ale to w tym czasie nie były takie pieniądze, które w ogóle robiły... Na sobie wrażenie? No nie robiły wrażenia, no jak zarabiałem wtedy takie pieniądze, że... Gorsze to było to, że wiesz, 200 przegrałem swoich, a 300 wziąłem od lichwy. Trzeba było szybko wrócić do domu, a to nie są te czasy do dzisiaj, że klikniesz enter z komputera i ci pieniądze w jeden dzień przejdą. Musiałem komuś to przelać, ktoś musiał to wypłacić, ktoś im zawieźć w miarę szybko, żebyś nie zapłacił za kolejny tydzień odsetek, bo to by była już to kompletna głupota. No nie, ale takie były sytuacje, ale ja ci powiem, przeżyłem i to kasyno, przeżyłem i przyjaźń, i kumpelstwo, i wiesz co ci powiem, od tych ludzi z kasyna i od lichwy kasynowej się wiele rzeczy też nauczyłem. To niejednokrotnie są naprawdę mądrzy ludzie, którzy w życiu dobili tak dna, że są w stanie ci przekazać fajne życiowe rady. Ludzie, którzy obracali naprawdę poważnymi milionami, mieli poważne firmy. W Polsce poważne firmy. No często naprawdę. Się tak zdarza. Z Tomkiem Sentowskim. Myślę, że mi się wydaje, że będziesz go kiedyś tu zaprosić. Zaskoczyłby cię. Jest niesamowicie sprawny. Był mistrzem Polski też artystów w tenisie ziemnym. Ogólnie on mnie tenisem ziemnym zaraził, Tomek Sentowski. No on by ci napisał, opowiedział historię, parę historii. No to powiem ci, że takiego rozmówcy mi się wydaje, do tej pory jeszcze nie miałeś. No jest dzisiaj Tomasz Hajto, to może być poważna konkurencja. To powiem ci, że jest niesamowity. Powiem ci, napisaliśmy kiedyś pod wpływem alkoholu poradnik gracza, który jest wydany w wersji papierowej. Nigdy nikt w Polsce czegoś takiego nie wydał. I my to mamy z Tomkiem. Z jego grafiką na przodzie. I tytuł jest poradnik gracza. Zrzuciliśmy wszystkie sytuacje, z którymi żeśmy się spotkali, chodząc przez tyle lat do kasyna, bo notabene. W Krakowie też tam go poznałem. W 1998 roku, albo 7. A pamiętasz, bo już zahaczyłeś o tych lichwiarzy i o to, że często to są ludzie, którzy byli na dnie. Ty kiedyś pomyślałeś, że jesteś na dnie, czy nigdy tak nie myślałeś o sobie? No jak możesz być na dnie, jak jesteś inteligentnym facetem, powiedz. No możesz być zagubiony, ale możesz być zagubiony i możesz nawet Zagubiony to możesz być przez inne rzeczy. No jak jesteś facetem, zapamiętaj, wszystko...
facet musi sobie ze wszystkim poradzić. Jak jesteś facetem, który ma gofones, który wie, czego chce, a umie się też przyznać do błędu i powie, popełniłem błąd, dawaj się, zbieramy do życia, bo wszystko w życiu da się naprawić i odrobić, no to, to walczysz o to i wracasz jeszcze mocniejszy. No, tak jak Muhammad Ali kiedyś powiedział, nie? Leżę po przegranej walce, leżę na ziemi sam, nikt mi ręki nie podaje. Stanę sam, ale jeszcze silniejszy. To prawda. To jest dobra motywacja. No jasne, że tak. No i teraz odwracając tą historię, jakie masz najpiękniejsze wspomnienie z kasyna? Bo to może być bardzo ciekawe. Wiesz co, nie mogę wszystkich historii opowiedzieć. To zajmę te, które są do opowiedzenia. Nawet te najpiękniejsze nie są do opowiedzenia. Nawet te najpiękniejsze są nie do opowiedzenia, ale nie, na tym się nie skończy. No nie było jakieś motto w moim życiu, ja ci mówię. No ale ja wiem, że nie było. Ja wiem, ale ja chodziłem raz na pół roku. Ja szukałem adrenaliny, lubiłem sobie grubo pograć za swoje pieniądze. Co to kogoś interesuje? No i nie za swoje pieniądze robią gorsze rzeczy, nie? Kupowali, sprzedawali mecze, w układy różne wchodzili, nie wiem. Mamy innych ludzi, którymi trzeba się zająć, a nie tym, co ja sobie robiłem w wolnym czasie, który nikomu nie przeszkadzał, a jeszcze przy okazji przy mnie wszyscy byli zarobieni. Czas w podcaście Żurnalisty odlicza Exclusive Time. No to prawda. Jest tak, kilka historii akurat w książce jest bardzo, bardzo ciekawych. O tym, jak ten lichwiarz jechał z gotówką, o tym, jak ta pani pozwoliła zagrać wam jeszcze 3 razy i wygraliście i odrobiliście kasę. Tam było kilka ciekawych. No ale to wiesz, ale to zapamiętaj jedną rzecz. Ja czasami wspominam jakieś mecze, czy tam wspominam jakieś historie, jak ktoś mówi, tak często ludzie tak mówią, ty grzebiesz w tych trupach tam, co się kiedyś stało. A ja mówię, ty, no ale żeby grzebać w przeszłości, to przeszłość trzeba mieć. A w twojej przeszłości co mam zrobić? Tam jest pustka w twojej przeszłości. I idziesz przez życie jak ślimak. Ja nie chcę iść jak ślimak. Mi się podobają niesamowicie słowa Ibrahimowicza. Ja jestem pewny siebie. Wiem, jak grałem w piłkę, to robiłem to na maksa i wiem, że robiłem to dobrze. Jeden odbiera to jako, że to jest arogant, a inny mówi, że to jest charakterny człowiek. Ja chcę żyć na swoich zasadach. Ja nie chcę żyć, jak na przykład mówi Kuba Wojewódzki, dam ci patent na pewną porażkę, bo na sukces nie znam. Chcesz się wszystkim podobać, chcesz żyć tak, że jak wszyscy chcą, żebyś żył, to jest twój patent na porażkę. I ja się z Kubą w 100% zgadzam i pod tym podpisuję. Jak będziesz patrzył na zdanie innych, nie wypada tego ubrać. A dlaczego tego nie wypada ubrać? Ja pamiętam kiedyś na walkę Darka Michalczewskiego w Niemczech, ubrałem się w biały garnitur, jako jedyny na całej hali. A co, miałem nie ubrać, bo nie wypada, bo ktoś coś na mnie powie? Nie, ubrałem, bo miałem taki kaprys. Wiesz, w życiu chcę żyć na własnych warunkach i iść przez życie na swoich zasadach. Naprawdę nie będę brał pod uwagę, wiadomo, będę brał pod uwagę rzeczy, które są złe. Ale ja nie robię żadnych rzeczy złych. Jak chcesz żyć na swoich warunkach, jak mam ochotę na chińskie, idę sesję chińskie. Jak mam ochotę na tajskie, zjem tajskie. Jak mam na schabowego, jem schabowego. Nie narzucę sobie czegoś. No taki mam charakter, tak? A kiedyś żałowałeś tego, że masz taki charakter? No ale tak bym nie miał takiego charakteru, no w piłkę nie grał. Ale może byś poszedł jak twój syn w biznes. No ale nie, tak, tam bym się nie do końca sprawdził w tym czasie. Ja wiedziałem, że chcę grać w piłkę i przede wszystkim to była moja pasja, wiesz. Jedna rzecz, porównując moje czasy do dzisiejszych, tak często mówią, że w moich czasach wtedy się inaczej grało, inaczej robiło, to ci powiem, brakuje mi jednej rzeczy. W naszych czasach się ciężko pracowało, dobra, było mniej pieniędzy w tej piłce i w tym, a tam czasami człowiek się uśmiechał. Tam szedłeś na trening, bo wiedziałeś, że wykonujesz zawód, który kochasz. Sprawia ci to radość, satysfakcję, zarabiasz pieniądze, potrenujesz, dobrze wyglądasz, dobrze zjesz. Zawsze pachniesz. Co jest piękniejszego? Dzisiaj patrzę na tych piłkarzy, co mnie najbardziej zabija. Ja nie chcę porównywać ich umiejętności do naszych, ale co mnie boli. Oni są smutni, że idą zagrać mecz na Narodowym. No, wiesz, że my, żebyśmy dali moje pokolenie, żeby sobie zagrać na Narodowym przy 60 tysiącach. Myśmy grali na starej Legii. Myśmy grali na starym stadionie śląskim z tą świeczką, co jeszcze tam stała dla komentatorów. Nikomu to nie przeszkadzało. A dzisiaj wychodzą ludzie, którzy jakby... I to jest chyba największy błąd Santosa. I poprzedniego szkoleniowca. U nas nie ma radości. W piłce,
w swoim zawodzie musisz mieć radość. Bo nie miałbyś dzisiaj radości, abyś pracował na kopalni, bo robisz to dla pieniędzy. Ale jeżeli kochasz piłkę i od najmłodszych lat ją kochałeś, dlatego poszedłeś w nią grać, to jako tak się cofasz i powiesz tak, jak miałem 15 lat, Jezu, jak ja bym zagrał w reprezentacji, ja bym zrobił, życie bym oddał za to, żeby jeden mecz w reprezentacji. Popatrz, potem grasz te mecze, już cię to nie cieszy, ty zaczynasz smutny chodzić, że je grasz. Jeszcze te wywody, tłumaczenie się za każdym razem. Zauważ, nikt nie zaczyna, a może zacznę od siebie. Zauważ, tu każdy spycha odpowiedzialność na kogoś innego. To mnie najbardziej... Ale bo oni siebie nie lubią, no przecież to nie jest żadna wielka tajemnica, że po prostu nie panuje tam najlepsza atmosfera w szatni. Możesz zacząć od siebie wtedy, kiedy wiesz, że odciążysz przyjaciela, kumpla, kogoś, kogo szanujesz, a jeżeli kogoś nie szanujesz, to dlaczego masz kogoś odciążać? Dlatego to działa w ten sposób i mnie zastanawiało twoje zdanie na temat, czy Cezary Kulesza już żałuje, że został prezesem PZPN-u. Nie, no to słuchajcie, jest jedna rzecz. Prezes Kulesza grał w piłkę. Nie, nie każdy prezes musi grać na takim poziomie jak Lato czy Zbyszek Góry. Zbudował swój biznes, nie tylko disco polo, ale dwóch czy trzech pięknych hoteli na poziomie, nie wiem, 100 milionów złotych. Nie buduje tego osoba, która nie umie zarządzać i która nie idzie do celu ciężko pracując. To nie przyszło mu samo. Jemu nie dał, ja wiele razy z nim rozmawiałem, jemu nikt nie dał na to złotówki. Wszystko sam wypracował. Tak? Został prezesem Jagiellonii, którą wyciągnął z poważnych długów i tarapatów na poziomie 16-17 milionów złotych, postawił piękne centrum handlowe, wykupił siedzibę, która już była własnością Jagiellonii i zbudował piękne centrum handlowe i nowy stadion. Pomógł wybudować w porozumieniu z miastem i z prezydentem. Tego nie robi osoba przypadkowa. Kiedy powiedział, że nie gramy z Rosją, poszły za nami wszystkie kraje w Europie. Kapnęliśmy się, że to jest bardzo zły kierunek, w jakim idzie Rosja i że tam będzie zaraz wojna i tak też się stało i zbojkotował mecz. Klaskaliśmy mu wszyscy w Polsce. Kiedy przeszliśmy Szwecję, cała Polska się cieszyła, że jedziemy do Kataru. Wyszliśmy z grupy, wszyscy się cieszyli. Teraz ma troszeczkę słabszy czas, to tak w piłce jest. Może z tą decyzją trochę Santosa się pomylił, ale tak naprawdę wziął trenera z niesamowicie dobrym CV. Może niepotrzebny był wyjazd jednego nieproszonego pasażera w samolocie. Ja bym za to do odpowiedzialności wywołał jakiś departament, który za to odpowiada. Prezes PZPN-u ma sprawdzać, kto leci? Jest dla mnie chore. Może tego departamentu do tej pory nie było, a powinien być. Nie wiem, no to są takie rzeczy, może ma trochę teraz gorszy czas. No, porażka z Mołdawią, porażka z Albanią. Ale przecież to niech prezes Kulesza gra, to nie gra z zarząd. Ani ja, ani ty. Wiesz, zauważ, w ostatnim czasie się zrobiło tak, zapamiętaj jedną rzecz. W reprezentacji trenerem musi być gość, który wszyscy piłkarze przychodzą, kładą nogi pod ten stół, to wszyscy muszą akceptować zdanie trenera. Nie może być tak, że to zdanie się rozjeżdża. Jeden ma... W piłce jest tak, jeden może więcej zarabiać, bo ma większe nazwisko, jest lepszym piłkarzem. Drugi zarabia mniej. Ale w szatni wszyscy muszą być na jednym poziomie, jeżeli ty chcesz coś osiągnąć. Nigdy nie mieliśmy reprezentacji, która nie wiadomo jak grała w piłkę. Czasy Engela, był cały schemat gry, była hierarchia w drużynie. Czasy Nawałki, najlepsze, dojście do ćwierćfinału Mistrzostw Europy we Francji, też były schematy, ta gra też nie była nie wiadomo jaka piękna, ale była skuteczna. Stworzył klimat, stworzył hierarchię, stworzył atmosferę. Tam każdy za każdego chciał umierać, podobnie jak u nas. Dzisiaj się to rozjechało. Dzisiaj musisz znaleźć trenera, który zacznie ten fundament budować od dołu. Czyli od zaangażowania, punktualności, niezałatwiania prywatnych biznesów na kadrze, przyjeżdżania na reprezentację, bo jesteś dumny z tego, że z tym orzełkiem grasz. Ja grałem jeszcze w sprzęcie Dorbilu, który pękał po meczu. Dzisiaj od czasu Zbyszka Bońka i czas prezesa Kuleszy i prezesa Bońka, to jest czas, w którym piłkarz ma wszystko podane jak na tacy. Od ochraniarzy, autobusów, praktycznie się wchodzi wszędzie z kosmetyczką. To jest tak, jak jest za granicą. Do tego są niesamowicie potężne premie za awansy. Są pieniądze na poziomie 500 000 do 1 000 000 złotych premia za każdy awans do wielkiej imprezy. To już nie są małe pieniądze. One na pewno są znikome, co chodzi o twoje pieniądze w klubie. Ale co chodzi o reprezentację, to są potężne pieniądze. Dzięki też reprezentacji ci piłkarze mają jakieś reklamy na rynku, tak? No bo
reklamę. Po co komuś reklama piłkarza, który w Polsce w reprezentacji nie gra w Polsce? Tak. Bierzesz piłkarza do jakiejś reklamy, bo gra w reprezentacji polskiej, więc wydaje mi się, że to jest taka no kwestia, trochę niektórzy się pogubili w tym, ile mogą, albo na ile mogą sobie pozwolić jako piłkarze. I to się rozjechało, że nie było takiego jasnego przekazu. Przykro mi, jesteś wielkim piłkarzem, nie ma problemu, ale tu są moje zasady. Tu przyjeżdżasz, nie jeździmy, nie kręcimy reklam, nie wyjeżdżamy z hotelu, nie przyjeżdża rodzina, dopiero po meczu koncentrujemy się pierwsze na robocie. Bo przyjazd na reprezentację to jest podobnie jak w klubie, pierwsze wykonanie odpowiedniej roboty, a tej roboty w ostatnim czasie nie ma. Tak? Bo jest za dużo się cackania i głaskania, a mało konkretnego przekazu. No dobrze, to kogo ty byś zatrudnił jako selekcjonera? Nie wiem, no ale wiesz, jak ja miał jakiś wpływ na to, no doradzałem wcześniej Marcela Kulera, prezes Kulesza wziął trenera Michniewicza. Potem doradzałem Petkowicza, wziął Santosa. Więc co ja mam więcej do tego się odnosić? Mimo to i tak mu kibicuję, bo się z nim przyjaźnię prywatnie i będę się z nim przyjaźnił, czy będzie prezesem, czy go wyrzucą, czy go nie wyrzucą, to i tak się z nim będę przyjaźnił. On lubi mojego tatę. Porozmawiamy o rybach. Chcę do niego też teraz na ryby pojechać. Ma piękne jezioro niedaleko Białegostoku. A Marek Papszun byłby dobry? Nie znam prywatnie Marka Papszuna. No ale widziałeś jego grę, jak grał jego zespół. Ja wiem, tylko co innego jest praca w klubie, a co innego jest praca w reprezentacji. Moje zdanie jest takie, że na pracę w reprezentacji jeszcze nie jest gotowe. No dobrze, a jakbyś miał zestawić Michniewicz, Papszun i Probierz, którego byś wybrał? Ja? Żadnego. Za czasów Zbigniewa Bołońka jako selekcjonera oznajmiłeś, że nie będziesz grał w kadrze. Powiedziałeś wtedy, że reprezentacja to bałagan, a ty już nie chcesz z nim się użerać. Gdybyś dzisiaj był Robertem Lewandowskim, zrezygnowałbyś z kadry? Twoje słowa pasują idealnie do tego, co się dzieje. Znaczy, poczekaj. Tylko jest jedna rzecz, co ja powiedziałem, że jest bałagan. Tam poszło naprawdę wtedy jakieś śmieszne, głupie sprawy, do których niektórzy nie dorosnęli. No i... A że miałem charakter, to tak powiedziałem. No i dla mnie to nie było problemu, że trenerem był Zbyszek Boniek. Do dzisiaj rozmawiamy i mamy jakiś kontakt, ale to pokazuje też, że ja mam taki charakter, że mnie tam nie interesuje. Nie dzielę ludzi na to, kto... I jak już wejdziesz na pewien poziom, to wszyscy są na podobnym poziomie piłkarza. Nie ma już potem lepszego piłkarza niższego, bo jak grasz w jednej z pięciu najlepszych lig na świecie i grasz regularnie przez 8, czy 9, czy 10 lat, no to wszyscy są na podobnym poziomie. Jeden strzela więcej bramek, a drugi co miał, mam obliczyć, ile robił dobrych w Ślisku, wiesz, to trochę takie no nierównomierne. Miałem taką ochotę, to tak powiedziałem, no Robert musi sobie sam podejmować decyzję, co on chce robić. Ja go oceniam czysto sportowo zawsze za grę. Życie prywatne to jest jego życie prywatne, a moje jest moje i mnie to w ogóle nie interesuje, co on prywatnie robi. Ale to nie chodzi nawet o prywatnie, tylko po prostu, czy dzisiaj kadra Polski jest potrzebna Robertowi Lewandowskiemu w jego karierze? I no, czy Robert, on jest potrzebny? Ale Robert Lewandowski to powoli kończy karierę, no, za parę lat, więc wiesz, to tak nie mówimy ci o karierze sprzed 5-6 lat. No dlatego reprezentacja właśnie... jest zawsze potrzebna. Uważam, że w reprezentacji powinni grać ci piłkarze, którzy aktualnie są w najlepszej dyspozycji. No czyli Robert Lewandowski powinien grać. A nie, ja nie wiem, czy Robert Lewandowski jest w najlepszej dyspozycji, czy ja Roberta Lewandowskiego bym wystawił do pierwszej jedenastki, to jest moje zdanie. No dzisiaj czasami trzeba zrobić krok do tyłu i może w takim meczu z Albanią wolałbym dwóch chłopaków w ataku, którzy są w stanie dzisiaj biegać 4 km więcej i więcej walczyć, bo może na ten mecz taka była potrzebna strategia i taktyka. Sorry, no dla dobra zespołu i sukcesu polskiej piłki Zbyszek fajnie mówi, no. Czasami na wojnie jest lepiej, jak jest dwóch rannych, jak jeden trup. No właśnie. To tak to zostawmy. Przejdźmy do freak fightów, bo to jest też bardzo ciekawy fragment twojej dzisiejszej... Ale jeszcze jedną rzecz ci zacytuję, wiesz. Co chodzi o ten hejt, o tą krytykę. W Niemczech takie niesamowicie fajne powiedzenie, które mi się niesamowicie podoba. Wesitzi neine Glashaus, der soll keine Steine werfen. Wiesz, co znaczy? Nie mam pojęcia. Kto siedzi w domu ze szkła, nie powinien rzucać kamieniami. To jest taka przenośnia trochę homerycka, że nie ma ludzi bez winy. Więc ten hejt, taki jaki w ostatnim czasie jest u nas w kraju, jest niemiłosiernie brutalny. Nie? I niektórzy naprawdę z tym sobie nie radzą, wiesz.
już było 2-3 razy blisko jakiejś tragedii. Ja się boję, żeby naprawdę w końcu naprawdę z jakąś znaną osobą jakaś tragedia się nie stała, bo wtedy dopiero się kapniemy i zaczniemy z tym hejtem walczyć. Pytanie, czy nie będzie za późno. Bo jest granica krytyki, a jest granica hejtu. No, ale to przecież... Jak ci Mamet Halidow, jeden z twardszych ludzi, jakich mamy w kraju, mówi, że wpadł w depresję, tak? No to... Czyli może wpaść każdy. No, a wtedy jak przesadzisz z jakąś granicą i co? Ja mam taki przykład, że komentowałem mecz Polska-Chorwacja z świętej pamięci Adamem Ledwoniem, który był bardzo młodym chłopakiem, który był twardy, który na dyskotece w Opolu bił się z 5 cyganami. Był cały poharatany i mówi do mnie, do Piotra Święczewskiego, ja was zaprosiłem, macie się nie wtrącać, ja se radę dam. Pobił tych 5 cyganów na koniec. Był niesamowicie poobijany. Nie pozwolił nam się wtrącić, bo jesteśmy gości. I ten chłopak, komentując ze mną mecz, nad ranem o 5 się powiesił. No to była tak. Też historia, kiedy z Mateuszem Borkiem dostaliście chyba zaproszenie, żeby czy on was powiedział, żebyście do niego przyjechali. A myśmy nie przyjechali, potem miałem szczerze notabene wyrzuty sumienia, że może bym tego uniknął, a może bym chociaż to odroczył, może bym wytrzeźwiał i to przemyślał. To był naprawdę twardy chłopak z Katowic. Grał w GKS-ie Katowice. I teraz jest jedno pytanie, no. Czy ktoś z tych hejterów po to tylko, albo programów telewizyjnych, czy podcastów, czy czego, posunie się w końcu do takiej sytuacji, że ktoś nie wytrzyma i popełni samobójstwo i wtedy se siądzie przed lustrem i powie, ja najlepszego zrobiłem po to, żeby zarobić 5000 więcej? Po to, żeby to 3000 ludzi więcej oglądało? Wiesz, bo przychodzi taki moment w życiu, że musisz nad tym się zastanowić. I dlaczego ja na przykład mam pretensje, albo zły jestem na Krzyśka Stanowskiego, że on idzie w takim kierunku bez opamiętania trochę i bez granicy. I tak pytanie, czy kiedyś tej granicy nie przekroczy, choć ostatnio już było niewiele, co chodzi o jakąś młodą dziewczynę. Więc jest pytanie, czy on w końcu tą granicę przekroczy? Dwa, czy tytuł dziennikarz upoważnia cię też do tego, żebyś mówił, jak to ma żyć? Żebyś ty mówił, co jest trendem, co jest dobre, co jest złe i odnosił się do wszystkich sytuacji. Od politycznych, sportowych i plus życiowe i każde inne. Bo uważam, że każdy ma swoje życie. Nie umiałbym budować biznesu, żeby wszystkich oceniać i hejtować ludzi, których nie lubię, a chwalić tych nieobiektywnych, których lubię. Bo to jest kreowanie siebie na jakiegoś giganta, który nie wiadomo w życiu, co przeżył, bo zarobił 5 zł. Niejednokrotnie nie patrząc na prywatne odczucia tych osób, na to, co ty naprawdę czujesz, czy cię to zabolało, czy nie, tak? To jest po prostu rzucanie lutkami w tarczę i pytanie, czy trafisz w czoło, czy w serce, czy gdzieś. No i teraz jest pytanie, jakby się taka sytuacja stała, no jak on by się zachował? To oczywiście zrzuciłby to na kogoś innego? Wiesz, bo ta granica u niektórych ludzi jest bardzo cienka, bo to życie po COVID-zie jest bardzo ciężkie dla wielu ludzi, dla wielu firm, dla wielu ludzi. No i w tym życiu trzeba się pozbierać, dlatego tak jak mi na tych szybkich pytaniach zadałeś, co jest naszą cechą narodową? To, że my w ciężkich chwilach zawsze sobie pomagamy. Zauważ, przyszedł COVID, ludzie sobie w Polsce w biedzie pomagali. Takim jesteśmy narodem. A jak u nas jest za dobrze, to my potrafimy największy wybudowany zamek zburzyć. No, taki mamy charakter, taka jest nasza od lat taka mentalność. No ale zobacz, mówisz o tym hejcie, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o freak fighty i te konferencje, no przecież tam to jest... Beka. No ale beka, ale taka niebezpieczna. No jeżeli na przykład jeden człowiek wyciąga drugiemu, że jego mama była prostytutką i mówi to na konferencji. Jeżeli teraz wychodzi, że jeden gość namawia swoją dziewczynę na narkotyki po to, żeby namówić ją na trójkąt i to wychodzi do mediów, to wychodzi publicznie, gdzie konferencja ogląda. To. My ze Zbyszkiem Wartmanem pokazaliśmy w tych freekickach klasę. Pokazał klasę też niesamowitą Andrzej Fonwara, Sarara. No ale jesteście w mniejszości. No ale poczekaj, ale to się zmienia. No, wchodzi dzisiaj Cloud MMA w federacja, gdzie twarzą federacji jest Lexi i Sławek Peszko. Też jakby kolejne dwie generacje pode mną. Jedną Sławek, a Lexi to już tam bardziej w wieku mojej córki, która chce to zmienić, ten trend. Wchodzi Cloud MMA, chce zrobić właśnie freekiki połączone tak bardziej z jajcarskimi, z takimi, gdzie ktoś sobie trochę poubliża,
No to ma tak się też sprzedać, bo jest grupa ludzi, która chce tego posłuchać, jak ktoś kogoś fluga, ale to też pokazuje poziom narracji tych ludzi, poziom, poziom wiedzy tego też kibica, tak? No, byłem na tej konferencji prasowej, powiem ci, jak popatrzyłem na tą młodzież, to ja nie wiem, czy ta młodzież, która była, to wszyscy razem przeczytali jedną książkę. No tak, ale zobacz, bo to jest coś zupełnie innego. Ale myśmy teraz... z Bartmanem wyszli na inny poziom, tak? Powiedziałem, że szanuję zawodowych sportowców, że chcemy się sprawdzić w innej formule sportowej. Mamy do dzisiaj kontakt, nawet dzisiaj żeśmy ze sobą pisali, no to jest właśnie fajne. Nie znałem go nigdy wcześniej. Było to trochę duże wyzwanie dla mnie z racji wieku, braku czasu. Dobra, ja się nie będę tłumaczył, ja się nigdy nie tłumaczę. Chciałem, to wyszedłem do tego oktagonu. Ale to też jest w tym wszystkim fajne właśnie, że no nie wszyscy tak muszą robić. No, mi to nie przeszkadza. No, jeżeli ktoś se tam poniżej mnie ubliża, no ja w moim towarzystwie nie mogę tak się odzywać i operować takim językiem, tak? Bo to nie jest mój poziom. Ale jeżeli ktoś chce operować takim językiem, a nie dotyka to mnie, no to co mnie tak... No dobrze, no ale to rozmawiamy już o szeroko pojętym hejcie, to zwracamy do punktu wyjścia, to też jest hejt. Mnie zastanawia to na przykład twoja walka z Bartmanem, ona by się sprzedała bez konferencji. Więc myślę, że zdajesz sobie też z tego sprawę. Walka Marcina i Andrzeja też by się sprzedała bez tego, żeby sobie ubliżali na konferencjach, bo rozmawiam o czymś zupełnie innym. Gdyśmy byli na takiej konferencji... To ja też, sorry, że ci przerwę, ja też otworzyłem taką nieznany region, że w końcu do klatki wszedł były piłkarz oktagonu. I cały czas wszyscy patrzą na ten, na ten, na tą, na ten sektor piłki nożnej, jak to się mówi, tą dziedzinę z piłki nożnej, ona jest tak nie do końca odkryta w tych sztukach walki. Co się okazało, że to się mega dobrze sprzedało, że na tyle mam mocne nazwisko, że Claude MMA był w Niemczech w dwóch największych sportowych gazetach i w Anglii były przedruki. Wiesz, i to poszło dosyć dużym echem, tak, że wywołuje też niejednokrotnie przez moją szczerość w telewizji skrajne emocje, to kupili to ci i ci. I ci, co mnie mega lubią, i ci, co też nie do końca są. Efekt końcowy walki z Bartmanem jest mega pozytywny odbiór mnie i Bartmana. Więc to też pokazało, że warto też w tym kierunku iść. Nie wiem, może Claude MMA, a rozmawiałem z właścicielami, może za niedługo wymyślą walkę typowo sportową. No będzie Kuba Kosecki, z tego co wiem. No to widzisz. No, to już coś się będzie działo. No. A to prawda, że miał tam zawalczyć Kłębo na FIDE? Czy nie wiesz? Miał? Miał. A, to widzisz, bo tak słyszałem o tym plotki, ale tego nie widziałem. A ty zawalczysz teraz? Tak. I z kim? Pójdzie to w niedzielę, więc pytanie, czy już będzie ogłoszone. Jeden miał być, zrezygnował. To który zrezygnował? Wystraszył się. O tym możemy powiedzieć, który zrezygnował. Wystraszył się, wiesz, mocnej pięści. Nie, jeden miał jakieś kontuzje czy coś, nie wiem, co chodzi. Były piłkarz, szczerze powiem, a mam walczyć z byłym piłkarzem. Tak samo. Młodszym? Młodszym. Ale młodszym to nie trafi, że mam 50 lat. Te widełki do tyłu są tak duże, że... Słuchaj, no... Nie... No jest... A Piotr Świerczewski jest u ciebie starszy, czy... Piotrek jest minimalnie starszy, jesteśmy... No to widzisz, to już chociaż jego mogliśmy wykluczyć. A, dobre, kombinuj. Czyli na tej gali w Płocku zawalczysz. Wygrasz? Tak. Szybko? Tak. A zawalczysz za lepszą stawkę niż ta, za którą dostajesz za pierwszą walkę? A wiesz co, do tej drugiej walce nawet mi nie chodzi o pieniądze. Ale o co? Szukam. Podoba mi się ta adrenalina, podoba mi się wyjście do oktagonu. Podoba mi się dwa razy dziennie treningi, dieta, dobre jedzenie, zaangażowanie. Ja muszę wstać, ja muszę wyjść. Nie możesz sobie już poleżeć do 12, tylko trzeba być punktualnie, bo tam przyjechał trener. Rano robię boks i stójkę. Po południu robię z Marcinem Naruszką matę. Trochę zapasów, trochę też siły, do tego chcę trochę pobiegać, lepiej się przygotować przede wszystkim do tej walki. Jak będę dobrze przygotowany, to charakteru mi na pewno nie zabraknie. A chciałbyś zawalczyć z Marcinem Najmanem? Ale tak powiem szczerze, mam go dźwigać medialnie na barach znowu. Czyli chciałbyś? Nie, no ja go mam dźwigać, no ja nie mogę dostawać. Chciałbym po prostu sobie zawalczyć, a nie komuś
pomagać, w sensie, nie, słuchaj, on sobie robi swój biznes, ja z tym nie mam problemu, zaczepił mnie też na konferencji prasowej, zignorowałem to kompletnie. Ale uważasz, że dałbyś z nim radę? Proszę? Uważasz, że dałbyś sobie z nim radę? Nie chcę się do tego odnosić, bo to jak ja się do tego odniosę, to on się za chwilę do tego odniesie i to takie będzie, wiesz, strzelanie po kolanach. Okay. A to mi jest zupełnie na ten moment do niczego niepotrzebne. Mm-hmm. Ja mam jakiś swój plan, mam strategię, chcę zawalczyć jeszcze teraz w październiku, dokładnie po moich urodzinach, mm-hmm. bo jestem spod znaku wagi. Może zawalczę w styczniu. Mm-hmm. Tam chcę wziąć taką walkę trochę fajną, sportową. I chyba na tym zakończę. Naprawdę? No tak, no bo fajnie trzy razy zawalczę, potrenuję, fajnie się czuję, zrzuciłem dosyć mocno wagę. Czuję się też zmotywowany, ale mam parę projektów jeszcze, które chciałbym zrobić. Mhm. Zastanawiam się nad napisaniem drugiej części mojej autobiografii. Chciałbym nagrać piosenkę z jednym z polskich piosenkarzy. Bo to już o tym już kiedyś rozmawiałem z 3-4 lata temu. Mhm. Tak chciałbym spełnić takie moje marzenia. Czy to się uda, to się okaże. A jeżeli chodzi o tą autobiografię, to już coś zacząłeś nad tym działać, bo to ta książka dobrze otwiera drzwi do drugiej części. Znaczy ta książka dobrze otwiera, no została kompletnie zhejtowana, palona przy kominku, nie? Wydałem ją dokładnie w COVID-zie, to był kompletnie nieudany czas. Ludzie się czymś innym przejmowali, a nie książkami, no i liczyłem, że sprzeda się naprawdę na wysokim poziomie, bo historie są prawdziwe, autentyczne, opowiedziane przeze mnie, napisałem ją z Czarkiem Kowalskim. To było autentyczne i szczere. Została kompletnie zhejtowana, obrzucona błotem przez Krzyśka Ostanowskiego. Ale czy ja wiem, czy ona została tak bardzo obrzucona błotem? Ja oglądałem te recenzje Krzysztofa Stanowskiego. On powiedział po prostu, że ta historia jest wypłaszczona, delikatniejsza niż ta, która jest rzeczywiście... No, tak, no, on wie. Ale to nie chodzi o to, czy on wie. To jest taki hipokryta. Ale ja powiem jedną rzecz. To jest taki hipokryta, który sam wypłaszcza swoje problemy i swoje historie, a on będzie mi mówił, co ja wypłaszczyłem. A kto zna moje życie lepiej jak ja? To Stanowski zna moje życie lepiej jak ja? Z czego? Z opowieści? No ale to nadal wracamy do punktu wyjścia. Każda biografia jest wypłaszczona. Nie, nieprawda. No, ale... Ja się pochyliłem niesamowicie w trzech rozdziałach nad różnymi rzeczami, o których on nie wie. On to słyszał, wypił dwie lampki wina, poleciał do tej Barcelony i coś sobie ubzdurał. Ja nie żyję jego życiem, w ogóle jego życie nie interesuje. On dla mnie niech se funkcjonuje gdzieś tam w świecie, niech ze mną się nie spotyka, ani nic nie jeść, ani nic robić. I podtrzymuję to, co powiedziałem w tym moim filmiku, w którym nie powiedziałem z nazwiska, o kogo chodzi, ale zobacz, dokładnie wiedział, że to chodzi o niego. Powiem ci tylko tyle, dostałem z 1500 wiadomości na Instagramie, żebym tego nie blokował, żebym to zostawił, żeby to na niego jechało, nie? Naprawdę, on ma tylu wrogów, że on sobie nie zdaje sprawy. Ale każdy ma najwięcej wrogów w Polsce ze wszystkich. Uwierz, za swoje zachowanie. Ja uważam, że jednak każda osoba publiczna ma problem z tym, że dużo ludzi sobie to opowiada. Bronił, bo ja wiem, od kogo to wynajmujesz. Ale nie, wiem, z kim on współpracuje. Nie, ja nie bronię Krzysztofa. Ja już parę to szybko połapałem. Ale nie, ale jak połapałem twój w ogóle kierunek. A mówiłeś przez zaproszenie, że jesteś obiektywny. Ale jestem bardzo obiektywny, bo ja i bronię i jego, i ciebie, i siebie. Po prostu to jest tak, że sukces przyciąga wrogów. Akurat tutaj uważam, że tak samo jak o tobie są legendy, tak samo o Krzysztofie Stanowskim, tak samo o mnie, tak samo o Bogusiu, od którego wynajmuje studio. Po prostu chodzi mi o to, że... Nie, no, szybko połapał fakty. No nie, no, ale chodzi o to, że ja po prostu nie traktuję poważnie tego, co piszą ludzie, którzy... Ja, wiesz, Blanka Lipińska teraz była u mnie i spotkała się z sporą krytyką i napisała coś takiego. Jeżeli nie zgadzasz się z czymś, co powiedziałam, to zadzwoń do mnie. A jeżeli nie masz mojego numeru telefonu, to znaczy, że mnie nie znasz. Więc nie powinno cię w ogóle zaboleć to, co powiedziałam. I ja tak patrzę na ludzi. Jeżeli jest jakiś personalny... Powiedziała bardzo mądre słowa, bo ja ci powiem jedną rzecz. Kto może oceniać, czy ja powiedziałem prawdę, czy nie? Ktoś, kto mnie zna. To ktoś, kto mnie zna, musi mieć mój numer telefonu, albo wsiądzie w auto i przyjedzie do mnie do domu i powie: Tomek, czemu tak powiedziałeś? Ktoś, kto mnie nie ma mojego numeru telefonu, bo nie wie nawet, gdzie mieszkam, żeby do mnie przyjechać, to jest dla mnie nikt. Czyli to jest osoba, której nie znam, więc ja nie mogę dzisiaj, ja cię dzisiaj poznam, ja nie mogę cię oceniać jako człowieka. Ja zażartowałem sprawdzić przed chwilą, czy ty masz dystans do tego, co ja zażartuję, skąd to wynajmujesz, bo mi po drodze powiedziałeś, bo to jest ogólnie ta sama, ten sam skład, który ze sobą współpracuje.
więc... Ja po prostu mam tak, że nie wierzę w legendy. Dlatego też zadałem ci pytanie, ile prawdy jest w legendach, bo ja wiem, że prawdy w legendach nie ma. I nie, to są takie rzeczy... Nie, jest, że gdzieś byłeś, coś było, ale wiesz, tak naprawdę to, co już wcześniej powiedziałem. To jest wszystko prawda, tylko nikt nie zna faktów. I uwierz mi, że to jest najlepsze wybrnięcie z całej sytuacji. Dokładnie. I jeszcze wracając do tego, ja uważam, że ta recenzja, ona nie była tak bardzo zła, patrząc na to, jak tam Krzysztof potrafi być brutalny w niektórych rzeczach. Nie, no, palił ją w komiku, nie był brutalny. No proszę cię, to wiesz, to jest cyrk. Ja patrzę na media tak zupełnie serio, jak na cyrk. Bo pomyśl sobie, jak ty powiedziałeś te słowa o Grzegorzu Krychowiaku ostatnie, to wiadomo, że to poszło na TikToka, zostało pocięte, tak żeby to złapało. I teraz pytanie jest takie, ty powiedziałeś, bo chciałeś obiektywnie kogoś ocenić, a ktoś wrzucając to już na TikToka, nie chodziło mu o to, że ty obiektywnie to oceniłeś, tylko chciał wygenerować zasięg. I teraz tak, miałeś dobre intencje, ale to poszło tylko i wyłącznie pod to, żeby ktoś wygenerował zasięg. Nie zawsze jest tak. Jakie dobre intencje? W sensie, że co tam było przedrukowane? No, że po prostu to było pocięte tak, żeby tylko, wiesz, że to nie, już nie robił tego oficjalnie Polsat, to co powiedziałeś, tylko po prostu ktoś sobie to wziął, no i wiesz, wszystkie hashtagi, Krychowiak i tak dalej, żeby tylko i wyłącznie pokazać, że nie, aha, to... Powiem ci, nie, no, ale no... TikToka, nie oglądam tego. Tak, no dlatego kiedyś ci nagrałem jeden filmik przed moimi urodzinami z moją córką, która wrzuciła sobie to na TikToka, miała prawie 1,5 miliona wyświetleń, więc... Dlatego więc ja... Wiem, że tam jest broń niebezpieczna na TikToku. Dlatego ja to traktuję tylko i wyłącznie jak grę i nie traktuję tego zbyt poważnie, bo po prostu traktowanie mediów poważnie jest po prostu bardzo niepoważne, tak na to, tak do tego podchodzę. Dobrze, mamy to. Bardzo ci dziękuję. To była bardzo przyjemna rozmowa. Dziękuję ślicznie. Było mi bardzo miło.